Dzień dobry, witamy szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, drodzy Państwo, Polachów, Polaków, drodzy Państwo, witamy wszystkich poddanych Królestwa Polskiego, witamy radców, witamy wszystkich sympatyków Korony Królestwa Polskiego, drodzy Państwo, witamy wszystkich, którzy śledzą nasze poczynania w formule zjazdów, prawda, szlacheckich ludzi dobrej woli, elit narodu polskiego, które asekurują te wybory prezydenckie, które wydają się, że są zakończone, ale jeszcze nie są zakończone, ponieważ wczoraj Andrzej Duda dostał uchwałę PKW, został wybrany, prawda, natomiast jeszcze musi czekać na decyzję Sądu Najwyższego, która właściwie, można powiedzieć, ostatecznie zamknie ten epizod wyborczy, prawda, który albo zatwierdzi, albo odrzuci ważność tych wyborów, drodzy Państwo, i wtedy będzie mieć jakby inną sytuację niż jest dzisiaj. Albo będziemy konkretnie wiedzieć, na czym stoimy. Drodzy Państwo, Królestwo Polskie asekuruje te wybory. Zauważyliście Państwo, mieliśmy to w części jakby pierwszej, czyli 2 dni temu. Nie będziemy w tym momencie już teraz całej tej otoczki, genealogii tych naszych zdarzeń przytaczać. My skoncentrujemy się jakby na wydarzeniach dni ostatnich i będziemy się zbliżać do tego zjazdu elit narodu polskiego, który jest w formule sejmowalnego, konstytucyjnego, nominacyjnego, który ma zająć się już nominacją czy wyborem prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czy prezydentów, tak, bo jeszcze wychodzi problem scalenia tych bytów, czyli II RP, drodzy Państwo, PRL, III RP, no jeżeli je scalimy uchwałą sejmową, konstytucją i inkorporujemy do Królestwa Polskiego, to siłą rzeczy mamy problem, czy ten urząd jeszcze jakiś czas tolerować, czy go kasować, prawda, czy ingerować w to ustawodawstwo, w tą jurysprudencję bolszewicką III RP, no zastanowimy się nad tym. To są trudne zagadnienia, drodzy Państwo, bo to są zagadnienia, które przypominają sytuację, drodzy Państwo, Unii Polsko-Litewskiej. To są zagadnienia, które trwały latami. Proces Unii Lubelskiej, no to są czasy Unii Chorodelskiej, prawda? Ta Unia dojrzewała, Unia w Krewie, to są lata. To jest, drodzy Państwo, ponad 100 lat dojrzewania tych dwóch bytów narodowych, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego, które dochodziły etapami i sytuacjami do tego, że warto się zjednoczyć na trwale i w związku z tym zunifikować jakby przepisy prawa, prawda, czyli koekwacja praw, zjednoczenie tych praw, zbliżyć się ustrojowo i tak dalej, i tak dalej. Nie było tu problemem z wiarą akurat, chociaż też ona występowała, drodzy Państwo, bo jednak tam było troszkę prawosławia, czyli kwestia kościoła unickiego, no dużo problemów było. Właśnie o tym mówi, tej problemie unifikacji, zjednoczenia, inkorporacji, mówi też książka Żółkiewski, Pogromca Moskwy, Wojciecha Polaka, drodzy Państwo, który tu Żółkiewski, są przeczytane jego pamiętniki, w którym jakby przytacza właśnie, argumentuje, że nie da się, nie od razu Kraków zbudowano, dosłownie tak pisze, troszkę innymi słowami, ale nie od razu Kraków zbudowano i nie da się zbudować Unii z Moskwą, tak jak zbudowało się w miarę, znaczy nie w miarę szybko, ale tak jak zbudowało się Unię z Litwą. To trwało ponad 100 lat i to też będzie trwało długo. Tu chodzi o zainstalowanie się, pamiętamy, Stanisława Żółkiewskiego, Gosiewskiego w Moskwie, rok 1610. No niestety zakończyło się to porażką i Władysław IV, syn Zygmunta i sam Zygmunt jakby nie objęli tronu. No, przede wszystkim z powodów, można powiedzieć, religijnych, tak? Tutaj warunek był nie do przekroczenia. Moskwici czy Moskwiczanie nie chcieli się zgodzić na chrześcijaństwo, my nie chcieliśmy się zgodzić na prawosławie i to był klucz, drodzy Państwo, a w ramach różnych cywilizacji trudno się jednoczyć, w związku z tym stało się, jak się stało, drodzy Państwo. Przywieziono carów szujskich do Polski, hołd carów szujskich pamiętamy, ale niestety nie było ani inkorporacji, ani zjednoczenia, ani Unii z Rosją, drodzy Państwo, ponieważ na przeszkodzie temu stanęła przede wszystkim religia, w tym przypadku prawosławie. I może rzeczywiście, drodzy Państwo, od tego zaczniemy. Chociaż powinniśmy zacząć od Ewangelii, więc zacznijmy tak po Bożemu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, drodzy Państwo. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witamy jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, drodzy Państwo. I przeczytajmy w takim razie Ewangelię dnia. Ewangelia na 22 lipca, Nowemi 2020. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, co znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy Państwo, jak zwykle nie dokonujemy tej egzegezy tekstu, ale powiemy tylko tyle, że gdybyśmy my zobaczyli Jezusa, no jakie byłyby nasze pierwsze słowa? No właśnie prawdopodobnie byłyby takie: mistrzu, nauczycielu. Czyli nie widzimy wtedy w Jezusie Boga, tak? Nie mówimy Boże, tylko mistrzu, nauczycielu. Inaczej mówiąc, Jezus jest tutaj postrzegany jako nauczyciel, jako przewodnik życia. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że my, drodzy Państwo, budując jako król chrześcijańską monarchię, musimy to bardzo często powtarzać, chrześcijańską monarchię budujemy. My nie budujemy monarchii. Jeżeli ktoś o nas coś mówi, to bardzo prosimy mówić, że Leszczyński, ten, który buduje chrześcijańską monarchię. Bo monarchie, tak jak demokracje, mogą być różne. Mogą być protestanckie, mogą być różne, islamskie, prawda? Mogą być różne, a my budujemy monarchię chrześcijańską. To jest bardzo ważne. Albo Królestwo Boże Christianitas czy Christianitatis. Może oświecimy tutaj światło, żeby nas było trochę lepiej widać, drodzy Państwo. Także to jest bardzo istotne. I właśnie ten wątek, drodzy Państwo, od tego wątku zaczniemy, ponieważ dzisiejsza informacja dnia jest taka, że pan Tadeusz Kościński, bodajże minister III RP, drodzy Państwo, oznajmił Polakom, że w tym roku deficyt będzie 100 miliardów. 100 miliardów, czyli marzenia prysły, że Bolszewia umie rządzić, tak? Oczywiście pretekstem tu jest pandemia, no ale wiemy, że to jest tylko pretekst, prawda? I teraz jak oni się zachowali w tej pandemii? Narobili 100 miliardów długu, czyli od razu było wiadomo, że to jest wór bez dna, gdzie można wrzucić wszystkie przekręty, nieprawidłowości, drodzy Państwo. I tu Morawiecki, można powiedzieć: panie Morawiecki, zbłaźniłeś się pan dobrym zarządzaniem, tak? Zbłaźniłeś się pan, bo my rozumiemy, że są sytuacje nadzwyczajne, ale 100 miliardów to jest właściwie, zaprzepaścił pan całkowicie sytuacji zrównoważonego budżetu i pogrążył pan Polaków w tej psyzofoii pracy, o której my wiele razy mówiliśmy, że bez nas nic uczynić nie możecie. Jutro będzie to czytanie, drodzy Państwo. Jutro będzie to czytanie, w którym Jezus porówna się do krzewu winorośli i powie: beze mnie nic nie możecie uczynić, bo albo jesteście przy mnie i liczycie na jakby soki moje, które dają wam możliwość rozwoju, albo w ogóle nie jesteście przy mnie, też w ogóle idzie się na zatracenie. Są dwie opcje, że albo jesteście mi wierni, ale też beze mnie nic uczynić nie możecie, albo jesteście poza mną, to tym bardziej, to już w ogóle jesteście w objęciach szatana, więc prowadzi was na zatracenie. A dzisiaj tylko, drodzy Państwo, Chrystus, który on nie tyle zmartwychwstał, to nie o to jakby też do końca chodzi, on zmartwychwstał, żeby po to, żeby być z ludźmi. On pokazał też, że nauka Ojca nie jest nie do zrealizowania na ziemi. Bo, drodzy Państwo, my jeżeli mówimy o monarchii chrześcijańskiej, to tak naprawdę, gdyby dekalog przyłożyć tak dzisiaj po świecku, to co tam jest napisane? Szanuj Boga jednego, tak? Nie jest to wielkie wymaganie. Nie kradnij, no nie jest to wielkie wymaganie. Nie zdradzaj, no bo w formule nie cudzołóż jest po prostu nie zdradzaj, tak? Najbliższych, czyli generalnie nie zdradzaj. Nie cudzołóż, tak? To się może odnosić w formule, jakby tutaj powiedzieć, życia intymnego, ale też się może po prostu odnosić w formule zdrady, prawda, na przykład tam jakiegoś środowiska i tak dalej, prawda, czyli nie zdradzaj, narodu przede wszystkim, prawda, nie zdradzaj, nie cudzołóż, czyli nie idź do przeciwnika i prawda, tak jak dzisiaj jest ten podział, prawda, trochę szerzej rozumianych cudzołożników, tak, którzy z cudzego, cudzożłobników byśmy powiedzieli, to przykazanie może być nie jedz cudzego żłoba, tak, tylko po prostu bądź tutaj i wtedy jesteśmy razem. Drodzy Państwo, nie przywłaszczaj rzeczy, nie kradnij, tak? Nie obrażaj komu, nie mów fałszywego świadectwa, drodzy Państwo. Czyli to są przykazania, gdyby się ktoś zastanowił, one są bardzo, bardzo takie oczywiste i normalne. Jeżeli mówimy do kogoś, kto wyznaje tak proste zasady, mistrzu, to znaczy, że je uznajemy, szanujemy, a jednocześnie ten mistrz poprzez swoje życie pokazał, że można według tych zasad żyć, gdzie zostawia na niego pułapki, prawda? Czy płacić podatki i tak dalej, zostawiano pułapki, tak? Szatan go kusił. Da się żyć? Da się żyć. Owszem, poniósł jakby niezasłużoną karę, czy poniósł konsekwencje, jeżeli żyje się w środowisku, które kompletnie żyje według innego paradygmatu, innej doktryny, bo chcieliśmy dzisiaj też o tym mówić, to rzeczywiście jest bardzo ciężko i można nawet ponieść śmierć. Ale to nie znaczy, że nasze życie ma być skonformizowane. Ma się przestawić na tory antychrysta. Wtedy stajemy po stronie antychrysta i wtedy jakby wyzuwamy nie tylko siebie, ale nasze przyszłe pokolenia, drodzy Państwo, no ze zbawienia, z przyszłości, taką jak my byśmy sobie życzyli naszym potomkom. Drodzy Państwo, i tutaj w tym momencie my cały czas wracamy się w formule ustrojowej, w formule Królestwa Polskiego i innej organizacji ustrojowej, słowiańskiej, prawda, lechickiej, nie hazarskiej, do której też nawiążemy, czyli Morawiecki spółka, Kaczyński spółka, to jest w sumie, to są rządy Hazarów na Polskę, tak byśmy to powiedzieli, nie mylić z Żydami. I teraz krótki musimy wstęp zrobić, zanim po prostu znowu pójdziemy dalej, żeby zrozumieć, że drodzy Państwo, wszystko ma swoją kolej, rzeczy idą pewną koleją swoją, tak? Tak filozoficznie. Wszystko ma swoją kolej, na swoje następstwa. Jest taka książka Święta Ruś przeciwko Hazarii, ale tu w miejsce Święta Ruś moglibyśmy wziąć Słowianie przeciwko Hazarii, czy wziąć Polska przeciwko Hazarii, prawda? Czy no, po prostu możemy tu wpisać tych, którzy sprzeciwiają się Hazarii. W związku z tym musimy się pochylić najpierw, czym jest Hazaria i czy ona dzisiaj funkcjonuje. Bo pani Tatiana Graczowa w 2014 roku napisała tą książkę, skrótowo informując świat, że Święta Ruś będzie walczyła z Hazarią, czyli z tymi, nazwijmy, Żydami Rothschildowymi i tych Żydów Rothschildowych, trzeba tych Żydów w cudzysłów wziąć, bo to nie są żadni Żydzi, to są judaiści, to są syjoniści i to są Hazarowie, którzy przyjęli judaizm koniunkturalnie i to ten judaizm talmudyczny, czyli ten, który jest w wyniku odrzucenia przez Żydów nauczania Jezusa. Oni stworzyli Talmud w IV wieku, mniej więcej V, a później powstaje islam w VI wieku. Więc i Talmud, i islam, czyli Koran i Talmud, to jest właściwie ta sama idea odrzucenia Jezusa, tak, jako Boga. Zamiast przedmowy staniemy do walki o wiarę i zwyciężymy. Temat tajnego, czytamy ten wstęp, drodzy Państwo, tylko, żebyśmy, znaczy fragment oczywiście, żeby zrozumieć, co to jest Hazaria i z czym mamy dzisiaj do czynienia. Temat tajnego panowania nad światem został odsłonięty, ujawniony z nieoczekiwanego punktu widzenia przez Tatianę Graczową w jej poprzedniej książce Niewidzialna Hazaria. W niej to, mianowicie autorka dokonała odkrycia nieomal sensacyjnego dla masowego rosyjskiego czytelnika, no pewnie nie tylko dla rosyjskiego, Dzisiejsi Żydzi amerykańscy, europejscy, rosyjscy, kaukascy, no można tu dodać też polscy, prawda, oraz inni, to etnici czystej krwi potomkowie koczowników, Turków, Hazarów, którzy w VIII wieku zwrócili się ku judaizmowi. Może pokażmy od razu mapę, żebyśmy wiedzieli, drodzy Państwo, o czym mówimy. To jest ten obszar, to jest Kaganat Hazari, to jest mapka z Wikipedii, możecie sobie też Państwo znaleźć, na przestrzeni 650-850 wieku już naszej ery. To jest ta Hazaria, czyli to są te plemiona, które przyjęły judaizm. To jest to pokolenie, które po upadku Królestwa Jerozolimy, tak, żydowskiego, wyprowadzone zostało, wygonione zostało z Palestyny i w różne części świata. Tutaj autorka przyjmuje, że jest to pokolenie Dana. Było tych 10 tych pokoleń, czy 10 tych plemion żydowskich i jedno z nich, które przyjmuje się za pochodzące w ogóle od antychrysta, drodzy Państwo, rozpełzło się w tych okolicach, drodzy Państwo. Czytajmy więc dalej. Którzy w VIII wieku zwrócili się ku judaizmowi, tworzyli jednolitą, różnoplemienną populację na czele z pozostałościami Judejczyków pokolenia Dana, wygnanych z Palestyny i stanowiących oligarchiczną władzę państwa Hazarii. Tego samego proszę zwrócić uwagę pokolenia, z którego według Biblii od jawnogrzesznika urodził się antychryst, syn bezprawia. Ale co najważniejsze, praktycznie wszyscy tak zwani Żydzi to wyłącznie duchowi Judejczycy, nie tylko nie mający wspólnych korzeni etnicznych z wybranym narodem Izraela, z jego 12 pokoleniami, ale nie mający żadnego związku z samą ziemią Palestyny. Odkrycie to uznane i przez autorytety żydowskie wiele wyjaśnia w postępowaniu dzisiejszych Hazarów, ukrywających swoje pochodzenie pod różnymi narodowościami. Szczególnie staje się zrozumiałe ich organiczne odrzucanie chrześcijaństwa jako kultury i moralności, ich nieludzki, okrutny stosunek do narodów, w których środowisku sami żyją, pogarda do ziemi, na której urodzili się i którą zamieszkują. Potomkowie koczowników z plemion barbarzyńskich, którzy przyjęli judaizm i wraz z nim kult uwielbienia dla złotego cielca, zgodnie z religijną ideą panowania nad światem zmierzają do celu, jakim jest zbudowanie światowego, globalnego kaganatu według swoich reguł, obcych większości narodów. Hazaria obecnie jest wodzirejem w polityce światowej. Podporządkowane są jej praktycznie wszystkie rządy i parlamenty świata i w tej oto nowej książce graczowej fakt ten jest poważny i przekonywująco argumentowany. Hazaria to pojęcie głównie dotyczące świata duchowego, jednoczące w sobie elementy judaizmu i syjonizmu. Jej najwyższym centrum kierownicze, formujące kulisy świata, czyli ten deep state, jest zmaterializowane w kilku mających wiekowe korzenie klanach bankierskich, które skupiły we własnych rękach większą część światowego złota i co więcej uzyskały prawo do drukowania dolarów, euro i funtów, myślimy, że złotówek też, bez kontroli i tym samym do zarządzania gospodarką większości krajów rozwiniętych. I drodzy Państwo, żebyśmy zrozumieli, po co nam jest Królestwo Polskie, jak będziecie nas oglądać w tej chwili, prawda? Chociaż niektórzy będą prowadzić reformowe. Otóż rządzą nami klany hazarskie, tak? Jeżeli by mapę geopolityczną świata pokazać w kierunku, kto rządzi, czyli nie z podziałem na państwa, albo z podziałem na państwa, ale zawrzeć to w kolor, gdzie rządzi Hazaria, to z mało zakątków w tej chwili, gdzie Hazaria nie rządzi. Czyli by przyjąć państwo, tak jak pokazaliśmy przed chwilą, gdzie generalnie się pokazywało pewien etnos, tak? Czyli etniczne państwa, które no, funkcjonują też do dzisiaj. Ale zamienić tę mapę etniczną na mapę polityczną pod kątem, gdzie rządzą Hazarowie, czyli ci Żydzi Rothschildowi, żeby tak to skrócić, Żydzi, no musimy się jeszcze tą terminologią posługiwać, ale to nie chodzi o Żydzi, bo oni sobie przyjęli to słowo Żydzi, judaizm. Oni przyjęli judaizm jako ci, którzy po prostu odrzucili wiarę w Chrystusa, a chcieli przyjąć mniej więcej taką religię, która byłaby równoważna, która dałaby się skonfrontować, prawda? Bo religia Jezusa jest bardzo atrakcyjna i jest bardzo, bardzo nośna. Trzeba było wymyślać coś bardzo a contrario, tak? No i właśnie to wymyślili Hazarowie. A contrario. Jak wejdziemy w Talmud, to włosy nam dęba stają, prawda? Jest to najbardziej rasistowska, szowinistyczna religia świata. I tym się w ogóle powinien zająć ONZ, że powinien być zabroniony Talmud jako bardzo szowinista. Przy tym Mein Kampf to jest pikuś po prostu, tak? Swoją drogą właśnie Hitler jako hazarski, no tutaj znowu cudzysłów Żyd, on nie był żadnym Żydem, tylko był Hazarem, jako Hazar wymordował Żydów bogobojnych, tych starotestamentowych, hasyckich, prawda, między innymi w Polsce. To jest ta nienawiść Hazarów do tych Żydów, żeby ich zastąpić, prawda, wejść w ich jakby w ich znaczenie, znaczeniowo, tak, że oni są Żydami, to są Żydzi, ci tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Drodzy Państwo, Królestwo Jerozolimy opada za Jezusa. Nie było Żydów już praktycznie wtedy. Wyobraźmy sobie w takim razie, gdzie oni byli. Że dzisiaj są Żydzi, ale gdzie oni byli przez 2000 lat? Jak nie mieli państwa. No właśnie, byli na całym świecie, można powiedzieć, ale szczególnie między VI a VIII wiekiem zbudowali sobie państwo, które później zaniechali jako Hazaria. I na tym miejscu powstają inne państwa. No, Ukraińcy, Koza, tam są różne państwa. W tej chwili ten teren zajmują w większości, bo to jest pogranicze Rosji, Kazachstanu i Ukrainy dzisiaj. Tak? To jest mniej więcej te okolice. No i oczywiście potem jest Iran, Turcja, prawda? To są te okolice. Drodzy Państwo, to epicentrum, i nie dziwimy się swoją drogą, że Kazachstan i stolica Astana, szatana, no to siłą rzeczy jakby przejmuje tego ducha, ale w znaczeniu ducha antychrysta. Czy to ma znaczenie? Ma ogromne znaczenie, drodzy Państwo, bo przede wszystkim chodzi o wartości aksjologiczne, tak? Jakimi wartościami kieruje się dane społeczeństwo. My, Słowianie, jak już mówiliśmy w poprzednim wydaniu, pochodzimy od słowa i na słowie budowaliśmy naszą tradycję i zwyczaje, które skrótowo sprowadzały się do tego, że szanujemy dzieci, szanujemy starszych, bronimy dzieci, bronimy starszych, bronimy siebie i żyjemy w zgodzie. Nikogo nie atakujemy. W zgodzie, drodzy Państwo. Nie atakujemy, nie żyjemy z pracy innych rąk, tylko żyjemy z pracy własnych rąk. Tak skrótowo można to powiedzieć, co oczywiście potwierdza święty Wojciech, Czech z pochodzenia, czy Morawianin, prawda? Tak samo Bruno z Kwerfurtu i inni, którzy tu przyszli, stwierdzili, że tu nie ma kogo nawracać, bo tu są wszyscy etnochrześcijanie, tak? Czyli oni respektują, jakby rozumem doszli, że takie zasady obowiązują na ziemi, którą stworzył Bóg. I u nas etnochrześcijaństwo było od zawsze. Czyli tu nauczanie Jezusa przyjęło się 1:1, bo ono było dla nas tylko i wyłącznie rytem. Oczywiście nauczanie Jezusa to są słowa też, ale generalnie myśmy zmienili celebrę, jakby można to powiedzieć, obchodów, uroczystości, tak jak Sobór II Watykański zmienił ryt, prawda, religijny po Soborze Trydenckim. Tak samo my zmieniliśmy z tych świątyń niby pogańskich, zmieniliśmy pewien rytuał, ale efekt tego był dokładnie taki sam. Prawdopodobnie gdyby homilie przedchrystusowych naszych tutaj kapłanów wysłuchać, to ona byłaby praktycznie zbieżna z tymi homiliami, które są dzisiaj. Czyli nie cudzołóż, nie kradnij, szanuj bliźniego, kochaj bliźniego, kochajcie swoich nieprzyjaciół i tak dalej, drodzy Państwo. Natomiast nie możemy takiego długiego wywodu, bo on by nam zajął za dużo czasu, a my musimy tutaj zamienić się troszeczkę w praktyków już w tym momencie. Państwo, to, co dzieje się w tej chwili na ziemiach polskich, w ogóle europejskich i światowych, to jest właśnie próba dominacji szatana nad ziemią europejską, słowiańską przede wszystkim, no i oczywiście nad innymi ziemiami. Europa to są czasy, kiedy tutaj w XX wieku I wojna światowa, II wojna światowa, a w Polsce powstaje ten taki byt niepodległy po upadku Królestwa Polskiego, a właściwie po rozszarpaniu Królestwa Polskiego przez 3 wściekłe psy, czy czarne orły, czyli Niemców, Rosjan i Austriaków, czyli, gdzie właściwie tymi wszystkimi 3 bytami rządzili Niemcy, bo przecież Katarzyna była Niemką, Austria to Niemcy i Niemcy to Niemcy, tak? Że nas tak naprawdę rozszarpali Niemcy, ale oczywiście ustawiając się w 3 pozycjach, jakby 3 miejscach. I drodzy Państwo, ale trwało to 123 lata, dla niektórych regionów trochę dłużej. I potem rodzi się byt właśnie druga RP, w tej formule takiej, że tu ważyły się losy, tak? Rada Regencyjna, Aleksander Kakowski, prymas, Lubomirski, Ostrowski, to jest Rada Regencyjna, tymczasowa Rada Stanu, ale przyjeżdża Piłsudski, naszym zdaniem podmieniony, tak jak oni potem po prostu nauczyli się podmieniać pewnych przywódców, podmieniony przez kogoś innego, bo widać po jego zachowaniu, to nie był już żaden szlachcic, to był po prostu cham. I drodzy Państwo, tu nam wprowadził właśnie te hazarskie rządy, które kończą się jego śmiercią w 1935 roku i ten okres 1935-1939 trzeba odróżnić. To jest jakby inna Rzeczpospolita. To już jest Rzeczpospolita pod przywództwem Ignacego Mościckiego, który zmienia naszą formułę bardziej w kierunku monarchii. Orientują się nasi wrogowie, szczególnie Niemcy, no ale bolszewicy też, i napadają na Polskę, że idziemy w kierunku monarchii. Cofnęli nas znowu do punktu wyjścia, żebyśmy nie odbudowali monarchii, drodzy Państwo, i I drodzy Państwo, jakby ktoś miał wątpliwości, to za chwilę może powiemy o doktrynie Monroe w Ameryce, która powiedziała wyraźnie, że my nie pozwolimy tu budować monarchii na naszym terenie. Więc to się potem rozniosło też na inne miejsca. Czyli pierwsza wojna światowa zdemonarchizowała Europę Środkową, prawda? Czyli już nie tylko Polska, ale traci monarchizm nawet, drodzy Państwo, inne kraje, tam Rumunia, Bułgaria, prawda, i tak dalej, Serbia. Jesteśmy całkowicie zdemonarchizowani. No i potem II wojna światowa jakby dokańcza ten proces, drodzy Państwo, i powstają rządy hazarskie. My to mówimy bolszewickie, ale tak naprawdę Hazarowie tu przyjechali, czyli bardzo bezwzględni, prawda, tam szkoleni w Kujbyszewie i tak dalej. My ich nazywamy Żydami, ale oni nie mieli nic w związku z Żydami prawdziwymi, tak. Czyli przyjechali Hazarowie, którzy po prostu dokończyli tego dzieła niszczenia naszej inteligencji i na to miejsce oni jako Hazarowie, udający Żydów, zaczęli nami rządzić, tak? Cyrankiewicz, inni, no pamiętamy to, Gomułka, tak? To wszystko albo Żydzi, albo skoligaceni z Żydami. I przy okrągłym stole, bo musimy to bardzo przyspieszyć, dzieje się taka transformacja troszkę ustrojowa, że spod protekcji Putina, gdzie Putin i Rosja zorientowała się, że trzeba wydalić tych Hazarów i wydalił ich do Izraela, więc przeszliśmy pod protekcję Hazarów, którzy byli w międzyczasie w Ameryce cały czas, prawda? Czyli nie z protekcji rosyjskiej, jak my to ogólnie mówimy, bo to też, to ładnie brzmi, ale z protekcji Hazarów rosyjskich przeszliśmy pod protekcję Hazarów amerykańskich. Oni oczywiście ze sobą współpracowali, ale Rosja w międzyczasie doszła do wniosku, jakby za Putina, że chce się pozbyć tych Hazarów, chce oczyścić swoje państwo z Hazarów. Czy oni tam do końca to zrobili, to nie wiemy, ale w każdym razie próbowali, czy próbują to zrobić, stąd ta książka między innymi, prawda, która wyraźnie mówi, że za mord Romanowów odpowiadają Hazarowie i tak dalej, da demonarchizację Rosji odpowiadają Hazarowie. Warto ją przeczytać, warto ją nabyć, drodzy Państwo. Zakulisowe światowe algorytmy geopolityki, strategie tajnych wojen, prawda? Bo to, że są tajne wojny, między innymi ten koronawirus, to taka tajna wojna, która kosztowała nas bardzo dużo, jak rzeczywista wojna. Gdybyśmy podsumowali teraz straty, no to koszty są ekstremalnie wysokie, tak? Jakby była konwencjonalna, tradycyjna wojna, tak wysokie, tak prowadziła ta Hazaria w Polsce tą akcję prowadzi oczywiście, bo ta wojna trwa, przeciwko pandemii, że zrujnowano nam całkowicie gospodarkę, całkowicie nam zrujnowano i że przyjechał pan Morawiecki tam wczoraj z Brukseli i powiedział, że oni nam przez 7 lat dadzą jakieś tam ileś miliardów. Drodzy Państwo, to jest tylko propaganda i po prostu mataczenie, ponieważ jak gdyby chcą nas przytrzymać cały czas w kręgu działalności Hazarii, masonerii, prawda, czyli antychrześcijańskiej cywilizacji, skrótowo. Bojąc się oczywiście Królestwa Polskiego, które nie ukrywa, że buduje katolicką, chrześcijańską, drodzy Państwo, cywilizację, czyli monarchię. Szkopuł w tym, że kler po wojnie został wymieniony przez właśnie też biskupów Hazarów i oni kompletnie nie chcą popierać monarchii katolickiej. No, to jest oczywiście ten paradoks, drodzy Państwo. Ale idźmy dalej. Drodzy Państwo, dzisiaj szczególny dzień, prawda, 22 lipca, pamiętamy. Manifest PKWN 22 lipca, to jest ich geneza, ich rządów, Hazarów. Czyli wbity gwoździem do drzewa w hełmie lubelskim, prawda, manifest przygotowany przez Stalina i 22 ujawniony, prawda, szybkie reformy niby, 3 głosowania na tak, czy chcesz zniesienia Senatu, czyli pozbycia się, to takie pytanie zakamuflowane, czy chcesz pozbycia się polskiej inteligencji, czy też reformy rolnej, czyli czy chcesz kradzieży, okradzenia bogatych, tak, drugie pytanie. I trzecie, czy chcesz granicę na Odrze i Nysie, co znaczyło tak naprawdę, czy chcesz pozbycia się Kresów, prawda? Gdyby dobrze zacząć czytać te odezwy. Mamy troszkę problemy, więc troszkę się zatrzymamy, żeby ten rendering tutaj jakoś się... Właśnie tutaj jeszcze raz powtórzymy to, co mówiliśmy przed chwilą, drodzy Państwo. Hazarowie się ostro wzięli do roboty po wojnie. Drodzy Państwo, bardzo ostro się wzięli Hazarowie do wojny i szybko, drodzy Państwo, te 3 pytania, prawda, referenda, czyli tu przybijają kartkę papieru, manifest PKWN, bo oni często się pytają, a na jakiej podstawie król Wojciech Edward Leszczyński przejął władzę, prawda? Mówimy na podstawie naszych zwyczajów i tradycji, bo to jest prawo. Na podstawie zjazdów szlacheckich, proszę bardzo, sobie poczytajcie, prawda, o zjazdach szlacheckich. jak ktoś ma jakiekolwiek problemy, podamy literaturę, żeby każdy sobie spokojnie znalazł jakby genezę. Drodzy Państwo, o, teraz też pokażemy to, proszę bardzo. O, to jest ta geneza. To jest ta geneza, prawda? Opisane, można sobie w PDF-ie znaleźć tą książkę. Ewa Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta. Czyli jak zachowywaliśmy się jako Polacy w sytuacji, gdy nie mieliśmy króla. To jest właśnie, można powiedzieć, instrukcja obsługi i według tej formuły myśmy się dokładnie zachowali. Także tutaj nie ma absolutnie żadnego cienia wątpliwości, że my mamy takie prawo, drodzy Państwo, od dawien dawna, wiecowo wybrać sobie króla, tak? Stąd Sejm Niepołomicki w 2014 roku, październik, potem Sejm, kolejne sejmy konwokacyjne, prawda? Najpierw skrzeszenie jeszcze Królestwa Polskiego przez Sejm walny w Rydzynie na Zamku Leszczyńskich, później Sejm konwokacyjny, jeden, drugi, później Sejm elekcyjny w Gdańsku-Oliwie. 16 lipca zostaliśmy obrani. Wszystko według reguł, dzisiaj byśmy powiedzieli, według reguł naszej tradycji, naszego prawodawstwa, naszego zwyczaju, tak? Jak to mieli Rzymianie, najlepiej jak zwyczaj jest prawem, no, to jest oczywiste, prawda? Także nie, że my sobie stworzymy prawo, na podstawie którego wybierzemy sobie władcę, to by tak każdy chciał. No właśnie tak zrobiła Bolszewia. Oni sobie ustalili prawo i na tej prawie będzie, to mamy prawo. A kto je ustalił, mamy sami. No to żarty robicie. I tak właśnie stworzyli najpierw tych pierwszych sekretarzy, no oczywiście Bierut był pierwszym prezydentem, potem się wycofali, potem byli sekretarze, potem znowu prezydenci, tak? To jest twór masoński, hazarski, można powiedzieć. I Hazarowie twierdzą, że będzie pan Duda chciał 6 sierpnia przysięgać, no on będzie przysięgał na co? No na konstytucję. Kto stworzył? No oni sami se stworzyli, Hazarowie, przecież to Stoltzman stworzył konstytucję z 97 roku, drodzy Państwo. Więc to jest, jakbyście się głębiej zastanowili, to jest pewne oszustwo, znaczy nie pewne, tylko to jest totalne oszustwo intelektualne, że abstrahuje się od zwyczaju, tylko tworzy się dokument, na podstawie którego się coś tam robi i mówi się, że jest się legalnym. No ale prawo musi być oparte na zwyczaju. Czy naszym zwyczajem było wybieranie prezydentów i nie odwoływanie się do Boga? Czy naszym prawem było wybieranie prezydentów in blanco, bez podpisania pakta konwenta, co mają robić? No nie. Czy naszym zwyczajem było wybieranie kogoś, kto bez Rady Królewskiej będzie działał, bez Rady Stanu? No nie. Czy naszym zwyczajem było Sejm prowadzić partyjny, partykularny, jakiś klik mafii? No nie, to były sejmiki ziemskie, to były czasy Jagiellonów. Pamiętamy Władysława Jagieły, Kazimierza Jagiellończyka, prawda? Jana Olbrachta, kiedy tworzyły się dwuizbowy Sejm, 550 lat parlamentaryzmu polskiego, można sobie to znaleźć. Posłowie byli odziemscy, reprezentowali ziemię, na której mieszkają, a nie żadne interesy jakieś partyjne, partykularne. Oczywiście nie zawsze było idealnie, ale to była idea naszego ustroju. W związku z tym wymyślenie ustroju, że nagle posłami będą wybierani na ziemi, ale przedstawiciele partii, którzy nie rzucają legitymacji partyjnych, tak jak prezydent po wyborach. Nie, oni nie rzucają, oni dalej reprezentują interesy partii. Bliższa koszula ciału. My płacimy im za to, bo to Polska im płaci, za to, że oni mogli reprezentować interesy partii politycznej. Każdy powie, no to ja chcę zarządzać tą partią. No i tak właśnie, tak przejęto w Polsce władzę. Ten, kto ma partię, która rządzi, właściwie decyduje o wszystkim. Jest takim nieformalnym królem, jest tym hazarem, tym kaganem i takim kaganem w tej chwili jest po prostu Jarosław Kaczyński, tak? To jest ten główny kagan polski. On oczywiście oficjalnie jest tylko posłem i szefem partii, ale wszyscy wiedzą, że to jest ten naczelnik, niektórzy mówią, my mówimy kagan, który stworzył sobie kaganat polski, bo te kaganaty to są właśnie te poszczególne państwa i kaganat polski. W kaganacie niemieckim kto inny rządzi, pani Merkel, w kaganacie francuskim Macron, w kaganacie angielskim kto inny i w kaganacie amerykańskim rządzi Trump. To wszystko kaganaty są. Jeżeli ktoś mówi, oczywiście oni dbają, żeby to były kaganaty, żeby to nie były jakieś monarchie chrześcijańskie, drodzy Państwo, tylko to ma być kaganat. Po czym poznają, że to jest kaganat? No po tym, kto rządzi, drodzy Państwo, i kto emituje pieniądze, tak? No bo jeżeli nawet ktoś rządzi, kto by się przez przypadek zostałby wybrany, no to i tak podlega temu, kto emituje pieniądze. A w Polsce my podlegamy, całkowita emisja pieniądza elektrycznego jest poddana kaganatowi angloamerykańskiemu, anglosaskiemu, w związku z tym Rothschildowemu, w związku z tym już mamy 99% kaganatu, no i wybieranie oczywiście przedstawiciela, czy byłby to Trzaskowski, który jest hazarem do potęgi, czy Duda, który jest takim większym hazarem, no to, proszę Państwa, to i tak jest hazaria, to jest kaganat, tak? No i teraz dwa słowa, dlaczego poparliśmy Andrzeja Dudę i dlaczego po prostu asekurujemy nawet to, żeby on jeszcze był. Drodzy Państwo, no różne są systemy rządzenia i nawet okupacji. Na ten temat wypowiada się konwencja haska konwencja genewska, prawda, że okupant też ma swoje prawa. I jeden okupant jest bardziej, pamiętamy co robił Stalin, operacja polska, 37-38 rok zeszłego wieku, prawda, czyli mordował Polaków. No to my nie chcemy takiej okupacji, tak? Czy możemy sobie, no właśnie możemy, przez te wybory, które są tak fikcją, bo jest jeden Hazar i drugi Hazar, ale jeden jest agresywny i sodomicki, a drugi jest mniej agresywny, drodzy Państwo. Ktoś powie, ale tu nie ma opcji mniejszego zła. No drodzy Państwo, Pan Bóg też odróżniał grzechy ciężkie od grzechów lekkich, tak? To są co innego jest, drodzy Państwo, kogoś obrazić, niechcący obrazić, a co innego jest kogoś zabić, a co innego jest jeszcze kogoś zniesławić, a co innego jest coś ukraść i tak dalej. Zresztą kodeks karny tu różnie graduje, widać po odpowiedzialności karnej, że to jest gradowane. Tak samo grzechy są lekkie, ciężkie, śmiertelne i wołające o pomstę do nieba. Ponieważ pan Duda popełnia grzechy ciężkie, naszym zdaniem, a pan Trzaskowski popełnia grzechy wołające o pomstę do nieba, no to logiczne, że lepiej się opowiedzieć za mniejszym grzesznikiem, łatwiej go nawrócić, niż za grzesznikiem, który popełnia grzechy wołające o pomstę do nieba. To jest logiczne. I tutaj samo to, że my będziemy się, drodzy Państwo, modlić, nie wystarczy, trzeba jeszcze działać. Ora et labora, tak? Pracuj się, znaczy módl się i pracuj, i działaj. W związku z tym poparcie mniejszego grzesznika wydaje nam się lepszym rozwiązaniem niż popieranie większego grzesznika, czy tam głosowaniem, niż w ogóle nie pójście na głosowanie, powiedzenie zostawmy, oni sobie między sobą rozstrzygną to, tak? Czy będzie rządził, bo myśl zasady, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, prawdopodobnie większy grzesznik wyparłby mniejszego grzesznika, gdybyśmy nie zainterweniowali. To, czy zauważyła ta Hazaria, że to wpłynęliśmy w jakimś sensie na to, że naród polski wybrał, drodzy Państwo, Andrzeja Dudę, to jest inna sprawa. Natomiast mamy wrażenie, że pan Kaczyński no nie jest z tego wyboru zadowolony, tak? Bo on miał przekazać władzę w związku z Okrągłym Stołem, Magdalenką, tak? No i on zrobił wszystko. Z panem Gowinem co zrobili? Drodzy Państwo, no oświadczeniem z 6 maja odwołali te wybory, tak? No zrobili to, drodzy Państwo. My porównujemy tutaj w tym tekście, prawda, uchwała PKW z 10 maja, która mówi, że wyborów nie było, bo nie było kandydatów. Oczywiście ona stwierdza nieprawdę. Ona stwierdza nieprawdę. Prawda? Tu jest ten podział, pokazujemy mapę jeszcze jakby i to miejsce, w którym jakby rozjechała się druga RP z trzecią RP czy PRL, prawda? Gdzie ogłoszony był nomen omen manifest PKW na tej ziemi takiej pogranicza, prawda? Żeby oderwać od nas kresy, bo o to tu w sumie chodziło. Ten manifest PKWN szybko oderwał kresy od nas, czyli nasze korzenie. Drodzy Państwo. No i mamy dzisiaj, świętujemy rocznicę, prawda? Pamiętamy, co się działo, że szybko zapomnieliśmy o naszych braciach, ci nam wprowadzają jakąś rekompensatę, o właśnie to jest ten manifest PKWN. Dzisiaj jest dobra data, 22 lipca, prawda? Drodzy Państwo, po tym wydarzeniu, ale warto sobie o tym przypomnieć, tak? Że oderwano nam kresy, okradziono klasę średnią, wyniszczono jeszcze te pozostałotki w lasach ludzi, którzy bronili Polski, tak? Czyli żołnierzy wyklętych, niezłomnych, wymordowano, no i wprowadzono nam pełną hazarię, kaganat. My to mówimy bolszewia, ale chyba lepiej byłoby mówić, że jest w tej chwili hazaria w Polsce, czyli kaganat. Rządzą nami hazarowie, tak? Oczywiście wolna Polska, niepodległa Polska, no to są te frazesy, które, drodzy Państwo, które oczywiście tutaj oni uskuteczniają. Każdy Polak jest w partii, prawda? Nawet jeśli o tym nie wie, także jak nawet nie wiecie Państwo, to często jesteście w partii tej hazarskiej, prawda? Tak kiedyś było PZPR, teraz to jest jakaś inna, prawda? Zresztą one się tam niewiele różnią. Drodzy Państwo, no i właśnie to jest ta uchwała z 10 maja, gdzie stwierdzono, że ponieważ Polacy nie mieli możliwości, to w związku z tym traktuje się to, że nie było kandydatów, prawda? Typowy Talmud, typowa uchwała talmudyczna. Drodzy Państwo, skoro Kaczyński powiedział Roma locuta causa finita i Gowin, że wyborów nie będzie, w związku z tym kandydatów też nie ma. Zniknęli, wyparowali kandydaci. Między 6 a 10 kandydaci, drodzy Państwo, wyparowali. Podpisali to, za wyjątkiem jednego, który się odciął, podpisali to ci Państwo. Drodzy Państwo. No i właśnie zaczął się proces, naszym zdaniem wówczas zaczął się ten proces, drodzy Państwo. A tu mamy dowód, prawda, że 6 maja, w tym dniu, w którym oni ogłosili to, no była debata. Może już niektórzy zapomnieli, ale była debata 10 kandydatów, tak? No i pan Kaczyński powiedział, że ta debata nie ma żadnego znaczenia, ponieważ on odwołuje wybory. A jakim prawem? Nie mam waszego płaszcza i co mi zrobicie? Takim prawem, drodzy Państwo, prawem Barei. Tu mamy oczywiście tych kandydatów. I tu mamy jeszcze oczywiście właśnie tych dwóch twórców odwołanych wyborów. Wyborów widmo, tak? Czy nie, wyborów niemych. Że wybory były, nikt ich nie odwołał, ale właściwie to ich do dzisiaj nie ma. I chcą, żeby zapomnieć o tym niektórzy, prawda? Dlatego my musieliśmy, drodzy Państwo, oprzeć się na tradycji zjazdów szlacheckich i zapobiec temu, nie skupić się na sobie, na naszym wyborze i tak dalej, ale skoncentrować się, drodzy Państwo, na sytuacji, która może się wydarzyć, czyli że zauważyliśmy, że dążą ci Hazarowie do wygaszenia III RP, co jest bardzo niedobre, wygaszenia poprzez wygaszenie urzędu prezydenta. W związku z tym jeszcze wcześniej zaczęliśmy popierać pana Piotrowskiego, widzimy 5 marca, to jeszcze było przed tym całym historią, przed tą nawet pandemią. Pandemia wybuchła w Polsce bodajże 7 marca. Spotkaliśmy się z panem Piotrowskim, Kawęckim, z panem marszałkiem Kieżnikowiczem w Warszawie, popierając kandydata na kandydata, bo nie miał jeszcze zebranych podpisów. Potem się okazało, że zebrał, drodzy Państwo. I tak szybko przeskoczymy na 25, bo tego żeśmy jeszcze Państwu nie pokazywali, że 25, czyli już przed tą pierwszą turą, 28, spotkaliśmy się z panem Piotrowskim, wydając mu znowu takie poparcie już jako wtedy kandydata na kandydata, a tu już kandydata zarejestrowanego, tak? Czyli, drodzy Państwo, jakby potraktowaliśmy te wybory, że one są ważne, tak? Że one są bardzo ważne, ponieważ one mogą tutaj przesądzić o być albo nie być III RP, a w związku z tym o przyszłości Polski, tak? 23 maja wydaliśmy akt inkorporacji II i III RP, czyli terytorium i tych państwowości, w ostatnim możliwym dniu, w którym pani Witek powinna ogłosić te nowe wybory. Ona ich nie ogłosiła w tym terminie tych 75 dni przed, tylko ogłosiła je 64 dni przed, czyli 3 czerwca niestety. To też był taki zamach kolejny, bo tu się nałożyły kilka zamachów stanu. Pierwszy to był właśnie Gowin Kaczyński, później to nieopublikowanie tej uchwały PKW z 10 przez pana Morawieckiego, a później opóźnienie przez panią, właśnie nie opóźnienie, tylko ona, jak się to opublikowało, wydała 3 czerwca dopiero zarządzenie o wyborach kolejnych, ale deadline miała 23 maja. Niestety było to wszystko za późno, drodzy Państwo. Tutaj wybory, czyli jak głosowaliśmy, że my głosowaliśmy 12, prawda? Jeszcze raz pokażemy, drodzy Państwo. I to jest sytuacja z 12 lipca. No właśnie, pokażemy ją. Także możecie Państwo zobaczyć nasze głosowanie. Następnie wizyta w Krakowie, drodzy Państwo, gdzie dokonaliśmy pewnej odezwy, prawda, w Krakowie 16 lipca, na 4. rocznicę dokładnie naszej elekcji. Wizyta w Krakowie na placu Matejki, później przejście ulicą Floriańską, koło Sukiennic w kierunku Wawelu i następnie na Skałkę, uczestnictwo we mszy świętej, prawda, i w nabożeństwie. Drodzy Państwo, no i następnie ta wczorajsza jakby, cały czas jakby równoległe asystujemy tym wyborom bolszewickim, które naszym zdaniem miały się nie odbyć, a jeżeli się odbyły, to z wadą prawną nieusuwalną, tak, że pan Duda będzie miał syndrom uzurpatora, samozwańca, prawda? W każdym razie będzie miał syndrom, mimo że Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście nadała mu tę uchwałę, ale okaże się, że Sąd Najwyższy na pewno się podzieli, tam jest 20 sędziów i podzieli się, że no nie będzie to większością miażdżącą, tylko będzie jakimś tam większością głosów, prawdopodobnie Duda, może tutaj pokazujemy, że Kraków był cały oplakatowany przez Trzaskowskiego, prawda? To było już 4 dni po wyborze, jednak było sporo jeszcze tych plakatów nie zdjętych, prawda? Jako takie epatowanie, prawda, że Kraków tutaj murem stoi za Trzaskowski, prawda? Proszę Państwa, my jeszcze 24 spróbujemy to pokazać. 24 czerwca, czyli można powiedzieć na 4 dni przed wyborami, dokonaliśmy zjazdu Sejmu Walnego, Sejm Walny, można powiedzieć ratyfikacyjny w Parczewie, gdzie podjęliśmy decyzję, drodzy Państwo, o tym, czy identyfikujemy się z Soborem Watykańskim II, czy identyfikujemy się z Soborem Trydenckim. I podjęliśmy decyzję, drodzy Państwo, na tym Sejmie Walnym w Parczewie, pokazujemy go, że identyfikujemy się z Sejmem Walnym w Parczewie z 1564 roku. To jest ważne, ponieważ jak gdyby odrzuciliśmy postanowienia II Soboru Trydenckiego. W naszej tradycji to Sejm Walny decydował, czy przyjąć taką umowę, czy ją ratyfikować, czy odrzucić te postanowienia. Nie tak jak za bolszewizm, że to, co zrobi Watykan, że Roma locuta causa fine. Nie, nie, nie. W naszej tradycji było, że postanowienia soborowe przywoził nuncjusz, w tym przypadku Komedoni, przywiózł tam w 1564 roku, złożył na ręce Zygmunta Augusta i on w konsekwencji z Senatem zdecydowali, że je przyjmują. Mogli je też odrzucić, prawda? Synod w Piotrkowie dopiero to zrobił 13 lat później. My, jako Sejm Walny, jako Królestwo Polskie, ponieważ skrzesiliśmy się już po postanowieniach Sejmu Walnego, Soboru II Watykańskiego, musieliśmy się do tego odnieść. I czekaliśmy na to dosyć długo, prawda, bo 2016-2020, ale po 4 latach postanowiliśmy się do tego problemu odnieść. Próbowaliśmy 2 lata wcześniej w Gniewie, ale nie byliśmy gotowi, na Sejmie Walnym w Gniewie, w grudniu. I w Parczewie, czyli nawiązując do tego miejsca szczególnego, gdzie wtedy przyjęliśmy postanowienia Soboru Trydenckiego, postanowiliśmy przyjąć postanowienia Soboru Trydenckiego, a odrzucić postanowienia II Soboru Watykańskiego. Czyli jako Królestwo Polskie identyfikujemy się z postanowieniami Soboru Trydenckiego, a nie identyfikujemy się z postanowieniami, drodzy Państwo, II Soboru Watykańskiego. Oczywiście ktoś powie, nie jest to takie proste, no ale myśmy musieli tutaj zero-jedynkowo i zrobiliśmy to. Nie ma tutaj już teraz roztrząsać, rozdzielać włosa na czworo. Drodzy Państwo, co ciekawe, w tym samym dniu, 24 czerwca, prawdopodobnie jedni o drugich nic nie wiedzieli, Atanazy Schneider publikuje taką pracę, kilka refleksji na temat II Soboru Watykańskiego i obecnego kryzysu w Kościele. Atanazy Schneider publikuje taką, znajdziecie za Państwa na Polonia Christiana. Jeszcze raz tutaj powtórzymy ten tytuł. Kilka refleksji na temat II Soboru Watykańskiego i obecnego kryzysu w Kościele. Atanazy Schneider z dnia 24 czerwca 2020 roku. To dokładnie w tym samym momencie jeden z większych myślicieli, może w przyszłości ojców Kościoła można powiedzieć, czy doktorów Kościoła, Atanazy Schneider, on jest chyba w tej chwili w Kazachstanie nomen omen właśnie, czyli na terenach tej Hazarii pierwotnej, publikuje właśnie taki tekst, on jest bardzo ciekawy, bardzo długi, ale bardzo ciekawy, taka właśnie analiza, refleksja na temat destrukcji II Soboru Watykańskiego. Ale jednak podejście tam jest dosyć racjonalne, takie podejście, byśmy powiedzieli, pragmatyczne, jak należy odsiać plewę od ziarna. I Atanazy Schneider w tym artykule jakby mówi, że muszą się znaleźć ci prawdziwi magistrzy Kościoła, którzy oddzielą, bo niektóre rzeczy nawet w Amoris Laetitia mówi, gdzie jest na przykład duży rozdział o sędziach starszych, a teraz ludzi starszych, jest dobry, więc trzeba to po prostu tylko przeanalizować i oddzielić słowa konkole od słów pszenicy, tak? No my odrzuciliśmy, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza całe postanowienia II Soboru Watykańskiego, a zostawiliśmy postanowienia, czyli jesteśmy to, co nas później nazywali po tych postanowieniach w Parczewie, jako trydenciarzy. Czyli nasze królestwo jest trydenckie, w rycie trydenckim, nie jest w rycie rzymskim, tak? Można tak powiedzieć. No, czyli oczywiście chodzi o te sobory, tak? W tym posoborowym. Bo uważamy, że właśnie ten ryt posoborowy, na to wpłynęli Hazarowie, czy był to generalnie zamach stanu. W tej sprawie też się wypowiada pan bodajże Lisiecki, prawda, i inni się wypowiada Wugano, czy jeszcze ktoś tam się wypowiada. Drodzy Państwo, wiadomo, że to był raczej zamach stanu na religię katolicką, hazarski zamach stanu, żebyśmy znali też jakby kto dokonał tego zamachu stanu, hazarski zamach stanu na religię katolicką i podmiana tej religii właśnie w religię judeochrześcijańską. Co jeszcze niedawno oczywiście pan właśnie Duda o tym mówił, pan Gondecki, biskup Gondecki i tak dalej, mówili, że to jest właśnie judeochrześcijaństwo. Teraz już rzadziej to używają, ale mimo, że nie używają tych słów judeochrześcijaństwo, to widzimy, że jest to rzeczywiście judeochrześcijaństwo, no bo widzimy ten ślub pana Kurskiego, prawda, drugi ślub w kościele katolickim, no więc jaki to był ryt, prawda? No i widzimy przyjmowanie komunii na rękę i tak dalej, i tak dalej. O tym dowodzie przyjmowania na rękę zaraz Państwu pokażemy, prawda? Tutaj popatrzcie sobie, na przykład tutaj są fragmenty, jesteśmy jeszcze w ruinach kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła w Lublinie. Za chwilę przemieścimy się do Dominikanów, drodzy Państwo, i tych 25 czerwca. Zresztą zawiązaliśmy tu konfederację, żeby jako woto złożyć, że jeżeli wygra Duda, to odbudujemy ten kościół właśnie pod wezwaniem Michała Archanioła, czy za czasów Leszka Czarnego, jakby zbudowany, czy właściwie zainicjowany. O, tu są Dominikanie i popatrzcie Państwo, co Hazaria zrobiła w kościele katolickim, prawda? Że zamiast z majestatem do Jezusa na klęcząco, to podchodzimy właściwie go biczując, tak? Że zmienili nam taki ryt, w którym wierny podchodzi i ma wziąć do ręki pejcz i zbiczować Pana Jezusa. I właśnie o to jest. Ci, co chcą biczować, to na lewo, no lewica, i to, co nie biczować, do ust, to na prawo, prawda? Ale już jest podział do biczowania i do majestatu, do klękania przed majestatem, prawda? No, ale nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Niektórzy sobie lekceważą, myślą, że tutaj jest dalej katolikiem, jak przyjmuje na rękę. No oczywiście. Tu jest ten obraz u kapucynów, to objawienie Michała Archanioła, prawda, i prośba o wybudowanie kościoła. Może jest to niewidoczne, ale i tutaj vis-a-vis tu mieliśmy też spotkanie z panem, może pokażemy jakby ciąg dalszy tego właśnie, to jest ten moment, kiedy spotykamy się później już w tym miejscu. Nomen omen na wysokości pomnika Unii Lubelskiej, właśnie tak żeśmy sobie zażyczyli spotkać się, żeby pokazać jakby pewien wątek zjednoczeniowy. Tu nie chodzi w tym momencie o Unię Polsko-Litewską, ale nam chodziło o pewien wątek zjednoczenia narodu polskiego, żebyśmy się zjednoczyli jako naród polski i żebyśmy dokonali właściwych wyborów. No nam już w tym momencie chodziło oczywiście jeszcze, bo to była pierwsza tura, o poparcie Mirosława Piotrowskiego. Myśmy nie byli na pierwszej turze wyborów, ale w drugiej turze już nie mieliśmy wątpliwości, że naród powinien poprzeć cywilizację chrześcijańską, nawet z pewnymi naleciałościami jakimiś żydowskimi, ale nie cywilizację sodomicką, kompletnie niechrześcijańską, tak? Także oczywiście mamy jakieś wątpliwości, czy to był doskonały wybór, to nie wiemy, to czas pokaże. Tak jak powiedzieliśmy, wszystkie rzeczy mają swoją kolej, jedno z drugiego wypływa, drodzy Państwo. Może jeszcze pokażemy, drodzy Państwo, oprócz Parczewa, który pokazywaliśmy, pokażemy te zjazdy. Pokażemy zjazd w Gdańsku-Oliwie. Momencik. To był pierwszy ten zjazd z cykli właśnie tych zjazdów szlacheckich, czyli zjazd, który wybrał z 66 kandydatów, 26 zawężył, już wstępnie określił Pacta Conventa i, drodzy Państwo, jednocześnie wieczorem złożyliśmy akt ślubowania, czyli akt ślubów, można powiedzieć, poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. To było w Gdańsku w Wrześcu. Tutaj obradowaliśmy w Gdańsku. Najpierw poszliśmy oczywiście po Bożemu do Bazyliki Oliwskiej. Później, drodzy Państwo, poszliśmy na obrady w Olivia Tower, a następnie w Gdańsku w Wrzeszczu. I to był ten pierwszy z tych cykli zjazdów, które jakby zabezpieczały wybór prezydenta w naszym rycie, w naszym sposobie. Już jakby przewidzieliśmy, no zresztą to było chyba już oczywiste w tym dniu 5 czerwca, to było oczywiste, ale wcześniej, jak zwoływaliśmy, to jeszcze nie było takie oczywiste, że tutaj Hazaria chce wygasić, więc nie ogłosi tego w terminie do 23 i tak też się stało. A ponieważ myśmy inkorporowali drugą i trzecią RP, w związku z tym, no, jakby adoptowane dzieci musieliśmy się tym zająć, zajmujemy się tym. Czyli wybór Andrzeja Dudy według rytu hazarskiego się odbył, czy on będzie uznany, czy nie, tego nie wiemy, a wybór prezydenta najjaśniejszy Rzeczypospolitej, zunifikowany urząd, prawda, tak II RP, jak i PRL i III RP, nastąpi między 2 a 4, drodzy Państwo, sierpnia tego roku w Gdańsku-Liwie też. I my mamy jakby na dzisiaj przemyślenia, jak my to zrobimy, ale za chwilę o tym właśnie powiemy. Najpierw obejrzyjcie Państwo ten pierwszy zjazd elit, gdzie zostało 26. Zresztą to wszystko możecie sobie śledzić na naszych portalach internetowych www.metrykakoronna.org.pl, www.sejmwalny.org.pl, www.królpolski.org.pl i www.kwomodo.org.pl. Warto sobie wchodzić na te portale i tam sobie ściągać te dokumenty, jeżeli byście tak formalnoprawnie, drodzy Państwo, chcieli prześledzić to, cośmy zrobili, prawda, na przestrzeni, drodzy Państwo, tego okresu, prawda, asekurując znowu w formule naszej te wybory, żeby nie było bez prezydencia. Ktoś powie, no ale dlaczego Wam tak zależy na prezydencie? Drodzy Państwo, no wiadomo, król panuje nad wszystkim, ale te byty są umiejscowione w pewnej już takiej, no jeszcze może to nie jest tradycja, ale w takiej indoktrynacji, zwyczaju je wychowano Polaków, że ta demokracja polega na tym, że mogą co jakiś czas jakiś krzyżyk złożyć, wybrać kogoś i to uznawać. Tak? I Polacy są już przyzwyczajeni, że mają prezydenta, mają jakieś władze samorządowe, jakiś sejm, prawda, parlamentarzystów. Oczywiście to jest wszystko fikcja, bo to wszystko ustawione i ten wybór jest ograniczony do przedstawicieli partii, czyli tych hazarów, którzy tu ustalają i rządzą, ale mimo wszystko jest to pewne już niebezpieczny robi się zwyczaj, także Polacy to akceptują. Żeby ten zwyczaj zmienić, trzeba to w sposób pokojowy jakby próbować przejąć, tak? Tak jak oni nas przejęli, tak samo my w drugą stronę musimy to przejąć. W związku z tym nie da się w tej formule wprowadzić naszego prezydenta, no bo nie po to wymyślali tą ordynację hazarską, żeby tu jakiś Polak mógł wygrać. To jest niemożliwe, ale drodzy Państwo, możemy my swoim rytem namaścić kogoś, żeby on z kolei był naszym przedstawicielem na III RP, czy na najjaśniejszą Rzeczpospolitej, jako prezydent, prawda? Możemy to zrobić, czyli jesteśmy jakby alter państwem i mamy alter prezydenta. Ale za chwilę o tym powiemy. Tu jest już ten moment, kiedy jeszcze była taka procesja w kościele, cały czas 5 czerwca, w którym tutaj złożyliśmy ten akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Maryi. Jest to kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi w Gdańsku, w Wrzeszczu, drodzy Państwo. Tam było poświęcenie jeszcze sztandaru, czy chorągwi, oddziału Radia Maryi, czy no tak, Radia Maryi tutaj, czy rodziny Radia Maryi przy tej parafii. Bardzo piękna uroczystość. Myśmy jakby, no można powiedzieć, że w sposób opatrznościowy jakby, no wpisaliśmy się w tą uroczystość, co nas bardzo cieszyło, bo naprawdę Matka Boska Fatimska i tak dalej, to nam wszystko to jest bardzo bliskie było i w drugą stronę też miejmy nadzieję, że tym założycielom, organizatorom ufundowania tego sztandaru, tej chorągwi też było miło, że wysłuchali ten akt. Drodzy Państwo, on jest w internecie Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Drodzy Państwo, następny zjazd miał miejsce w Stężycy i tutaj, o tutaj akurat odczytujemy, tutaj to jest hotel Oliwia w Rykach, niedaleko Stężycy i w tym zjeździe stężyckim no postanowiliśmy już poprzeć Andrzeja Dudę, bo jest to przed drugą turą, prawda, ale też złożyliśmy akt ślubowania na miejscu kościoła, zburzonego kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba, akt poświęcenia narodu polskiego i Rosji Najświętszemu Sercu Maryi tym razem. Czyli na pierwszym było poświęcenie narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa, a na drugim poświęcenie narodu polskiego i Rosji Najświętszemu Sercu Maryi. Jakby przesłanie fatimskie też, prawda, wykonaliśmy, żeby przygotować się do tych wyborów. Czy to miało znaczenie później przy wyborach 12 lipca, tego nie wiemy. To już z perspektywy czasu i to inni muszą zauważyć lub nie. Czy to miało tutaj oczywiście widzimy naszego hetmana wielkiego koronnego Jana Gustawa Grudniewskiego, widzimy Marka Szetu, widzimy Rafała Komorowskiego, widzimy tutaj, ale jest też obecny, był obecny Jarosław Kieżnikowicz, marszałek Sejmu Walnego, także drodzy Państwo, także przedstawiliśmy tutaj pokrótce historię, można powiedzieć, no i drodzy Państwo, docieramy do wczorajszej uroczystości na Zamku Królewskim, nomen omen, na Zamku Królewskim jest wręczanie przez PKW uchwały panu Andrzejowi Dudzie, prawda, który otrzymuje dyplom, znaczy akt, uchwałę, która zaświadcza, że zdobył większość głosów w wyborach i w tym momencie został nominowany, można powiedzieć, tak, na urząd prezydenta formalnie, z tym, że wybory musi zatwierdzić jeszcze Sąd Najwyższy, prawda? I teraz kilka słów, drodzy Państwo, o tym Sądzie Najwyższym. Kilka słów o tym Sądzie Najwyższym. Drodzy Państwo, w Sądzie Najwyższym, w tej izbie, która decyduje o tym, jest 20 sędziów. Może ich wymienimy. Antoni Bojańczyk, Leszek Bosek, Dariusz Czajkowski, Paweł Czubik, Tomasz Domendecki, Marek Dobrowolski, Paweł Księżak, Joanna Lemańska, Marcin Łochowski, Oktawian Nawrot, Janusz Niczyporuk, Adam Redzik, Mirosław Sadowski, Marek Siwek, Ewa Stefańska, Aleksander Stępkowski, Maria Szczepaniec, Krzysztof Wiak, Jacek Widło i Grzegorz Żmij. To są tytułowani, większość ma tam tytuł doktora habilitowanego, część jest profesorami, drodzy Państwo, więc już nie tytułowaliśmy ich, no ale wiadomo, że jak profesor, to wiadomo, że dostał nominację prawdopodobnie od, jeżeli to jest prezydencki, od prezydenta, jeżeli to jest sędzia, a są to sędziowie wszyscy, no to logiczne, że każdy z nich był nominowany przez prezydentów. Więc to są, można powiedzieć, wszyscy ludzie prezydenta, tylko pytanie, czy oni się opowiedzą za prezydentem Dudą. No tutaj mamy wrażenie, że część tak, część nie. I znowu będzie ten podział, prawda? Tak jak przy wyborach było 51 do 49, tak teraz będzie prawdopodobnie, no może trochę większa będzie, 60 do 40, ale nie będzie to jednoznaczne prawdopodobnie, czyli część albo będzie głosowało przeciw, albo według ich terminologii, że tak powiem, zajmą odrębne stanowisko, co będzie oznaczało w praktyce, bo to będzie głosowanie prawdopodobnie jawne, co będzie oznaczało, że ten mandat Andrzeja Dudy z punktu widzenia, jak to sam Andrzej Duda powiedział, demokracji, panie Andrzeju Duda, głosowanie to nie jest to nie jest cały element demokracji. Demokracja to jeżeli komuś się da wypowiedzieć i argumentować. Wasza demokracja polega na tym, ta hazarska, że pozwalacie Polakom tylko iść i głosować, nie wolno im nic powiedzieć, nie wolno im nic dopisać, no to żadna demokracja. Niech pan tutaj nie czaruje i nie oszukuje się sam, że jest to jakaś demokracja, że branie udziału w wyborach czy w referendum to jest na ustawione z góry pytania, czy ustawionych z góry kandydatów, to jest jakaś demokracja. No. Jest to lipa, nie demokracja i odróżniamy demokrację hazarską, tak? Demokrację bolszewicką, komunistyczną, I też znamy demokrację szlachecką, demokrację królewską, drodzy Państwo, sejmiki ziemskie, gdzie każdy mógł się wypowiedzieć i oczywiście efektem często były głosowania, ale jawne, sufragia i tak dalej, prawda, tu tajne, przez poufne. Więc to, panie Duda, no nie określaj pan, że w Polsce jest demokracja przez to, że ludzie poszli i bronili cywilizacji Christianitas. No, trochę tutaj pan się mija z prawdą. Demokracja byłaby wtedy, jeżeli nie rządziły w Polsce partie polityczne, tylko rządziliby ludzie, byłaby samorządność, to wtedy jest demokracja. Demokracja to nie jest równoznaczne z głosowaniem. Demos i kratio oznacza lud, nieraz to jest pospólstwo, ale umówmy się, że to jest lud, ludzie i kratio, czyli rządzę, że rządzą ludzie. Jak mogą rządzać ludzie, jeżeli tylko raz na jakiś czas, na 5 lat głosują na prezydenta, czyli mogą i to krzyżyk mogą tylko postawić, nie mogą za bardzo zgłaszać kandydatów i tak dalej, no bo 100 tysięcy podpisów. Drodzy Państwo, głosują na parlamentarzystów, ale listy są partyjne. No to jaka to jest demokracja, panie Duda? Weź no się pan trochę zastanów, o czym pan mówisz, tak? Czy w Polsce jest jakaś demokracja? Oczywiście jest demokracja hazarska, czyli trzeba demokrację wziąć w cudzysłów i dołożyć hazarska demokracja. Taka demokracja jak przy wyborze koloru samochodu w zakładach Forda, tak, że każdy kolor można było sobie wybrać, pod warunkiem, że to był kolor czarny. Tak samo, tu jest taka sama demokracja, tak, że każdego sobie możecie kandydata, pod warunkiem, że będzie to z naszej listy i przez nas zaakceptowane. No to jest żadna demokracja, panie Duda. Więc niech pan się nie czaruje, a zresztą tutaj apelujemy do wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, że Duda et consortes uważają demokrację jako właśnie hazarię, tak, czyli, że hazaria ma się dobrze. Dla nich słowo demokracja ma się dobrze. Jak będą mówić, drodzy Państwo, to zawsze sobie takim translatorem w mózgu sobie przetłumaczcie, jak mówi Duda, Morawiecki, reszta, że demokracja, no to hazaria, tak? Bo u nich to tak trzeba rozumieć, to jest dla nich taki hasło, taki klucz, prawda, do zrozumienia dla innych, że mamy się tu dobrze, hazaria trzyma się mocno, tak? Drodzy Państwo, i teraz kończąc już, bo chcieliśmy się w godzinie zmieścić, ale chyba się nie zmieściliśmy, drodzy Państwo, kończąc już nasz wywód, też nasze refleksje, można powiedzieć, te nasze deliberacje przedsejmowe. Ktoś powie, no, ale co konkretnie na tym zjeździe? Wczoraj wydaliśmy, drodzy Państwo, nie wiem, czy nam się to uda pokazać, miejmy nadzieję, że tak, wydaliśmy uniwersał na drugich wici. Jak Państwo wejdziecie na stronę www.metrykakoronna.org.pl, jak Państwo wejdziecie na to tam pod datą wczorajszą znajdziecie właśnie tekst w PDF-ie, sobie klikniecie, otworzy się PDF z tym tekstem i bardzo prosimy sobie, że tak powiem, do niego przejść. Teraz próbujemy jeszcze tutaj, drodzy Państwo, kilka słów powiedzieć na temat doktryny. Na początku żeśmy poruszyli ten problem, a teraz spróbujemy go i na tym zakończymy dzisiaj. Doktryna Monroe. Dobrze by było, żebyście Państwo wiedzieli, że taka doktryna istniała, czy istnieje jeszcze. Ona została wypowiedziana przez w orędziu do Kongresu prezydenta Jamesa Monroe, prawda? Głosiła, iż kontynent amerykański nie może podlegać dalszej kolonizacji ani ekspansji politycznej ze strony Europy, w zamian zaś zapowiadała, że Stany Zjednoczone nie będą ingerowały w sprawy państw europejskich i ich kolonii. Jeszcze raz powtórzymy, że Stany Zjednoczone nie będą, jest to doktryna z 1826 roku, nie będą ingerowały w sprawy państw europejskich i ich kolonii. Zostawmy te ich kolonie, bo Polska nie miała kolonii, sprawy państw europejskich, prawda? Doktryna ta stała się fundamentem amerykańskiej polityki izolacjonizmu, drodzy Państwo. Prezydent Monroe, skracamy, przedstawił zasady amerykańskiej polityki zagranicznej. Brzmiały następująco. Żaden amerykańskich kontynentów nie może być obecnie ani w przyszłości obiektem kolonizacji. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom restauracji europejskich, tutaj słuchajcie Państwo, niedemokratycznych systemów monarchicznych w Ameryce, czyli oni monarchię nie uznają za demokrację, nie uznawali wtedy. Stany Zjednoczone nie będą ingerować w problem kolonii europejskich, w tym Kanady. Stany Zjednoczone odżegnują się od jakichkolwiek ingerencji wewnętrznej sprawy państw europejskich. No oczywiście tu sobie zaprzeczają, bo w punkt drugi mówi jeszcze raz. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom restauracji europejskich, niedemokratycznych systemów monarchicznych, co prawda w Ameryce, ale generalnie, drodzy Państwo, chodziło, żeby kontynent amerykański nie był zmonarchizowany. Stąd dzisiaj w Ameryce, bo tu nie dopisano północnej, no chyba nie ma żadnej monarchii, nie wiem, czy zauważyliście Państwo. Czyli Amerykanie są stróżem obu Ameryk, że tam nie mają prawa być monarchie. No Kanada, ktoś powie, no tak, ona wchodzi w skład korony, ale nie ma generalnie jako odrębnej monarchii, tak? Ona wchodzi w skład, drodzy Państwo, po prostu w skład, znaczy wchodzi w skład korony brytyjskiej, ale nie jest samą w sobie państwem monarchicznym. Czyli jeszcze raz musimy to przetłumaczyć, że Amerykanie stoją na straży, że w Ameryce Północnej i Południowej nie będzie nigdy monarchii. Oczywiście to można to potraktować też, że będą za tym, żeby nigdzie na świecie nie rozprzestrzeniały się monarchie europejskie. Nie tylko w Ameryce. Można to rozciągnąć, prawda? Nie będziemy tej potem uzupełnienia Roosevelta tłumaczyć, doktryna Diago i tak dalej, bo, drodzy Państwo, nie mamy na to czasu. Może idziemy tylko do tego, żeby dzisiaj jeszcze zdążyć, może nam się to uda, oby, przeczytać, a jeżeli nie, to bardzo prosimy, żebyście Państwo sobie zajrzeli do właśnie do tejże metryki koronnej i tam, żebyście Państwo znaleźli doktrynę Leszczyńskiego z 2 grudnia 2000, no może nam się tu otworzy, no nie wiem, czy Państwo to widzicie, miejmy nadzieję, że tak. Drodzy Państwo, w związku z tym, skoro nam się tu udało, dzisiaj nam troszeczkę lepiej idzie, prawda, pokażemy dokument, edykt, bo jako król wydajemy edyktę, które na najbliższym posiedzeniu Sejmu zatwierdza lub odrzuca Sejm walny, ten edykt został zatwierdzony. Znajdziecie też to na metryce. Króla Polski Wojciecha Edwarda I, wtedy jeszcze mieliśmy ten tytuł, teraz mamy Lech XI Wojciech Edward I. Doktryna Leszczyńskiego. Wzorując się na doktrynie Monroe z 2 grudnia, nomen omen, 1826 roku, niniejszym postanawiamy, co następuje. Z dniem dzisiejszym ziemie Korony Królestwa Polskiego nie mogą być terenem kolonizacji ani ekspansji politycznej państw i narodów trzecich, tak europejskich, jak spoza Europy. Każda ingerencja wewnętrzne sprawy Królestwa Polskiego, nosząca znamiona próby kolonizacji ziemi Królestwa Polskiego lub uzyskania wpływów politycznych na ziemi Królestwa Polskiego, dokonywana w imieniu państw narodów trzecich oraz organizacji tajnych lub jawnych spoza ziemi Korony Królestwa Polskiego, będzie uznana za casus belli z wszelkimi tego konsekwencjami. Wszystkich rdzennych Polaków prosimy o zbieranie informacji na powyższy temat. Wzywamy rdzennych Polaków do bycia w gotowości w obronie naszych odwiecznych ziem i praw oraz do wyzwolenia się spod okupacji masońskich rządów kolonizatorów. Rządy III RP bankrutują na podobieństwo okupacyjnych rządów PRL. No my mamy dzisiejszy komunikat, prawda? 100 miliardów długu już nam zafundowali w tym roku. Deficytu. Nie pozwólmy na instalację przez obcych kolejnych rządów okupacyjnych w celu dalszej kolonizacji Polski. Wstańmy z kolan. Tylko Królestwo Polskie Sejmem Walnym i Sejmikami Ziemskimi może uzdrowić sytuację. Żadnych tajnych lóż, jawnych partii politycznych na ziemi Królestwa Polskiego. Poprzez próbę dalszej kolonizacji ziem Królestwa Polskiego rozumiemy przede wszystkim korzystanie z przywilejów podatkowych nadanych przez masońskie władze okupacyjne, masońskie, czyli hazarskie, III RP, niższe uposażenie polskich pracowników niż wynika to z godziwych stawek, przejmowanie firm na ziemi Korony Polskiej w niecnych zamiarach i tym podobne. Jednocześnie informujemy, że władza III RP jest władzą uzurpatorską, realizującą na ziemi Korony Polskiej interesy obce, najczęściej interesy kolonizatorów. Z tego też powodu współpraca z tą władzą będzie uznawana przez Królestwo Polskie jako kolaboracja z władzą okupacyjną o charakterze okupanta, kolonizatora z wszelkimi tego konsekwencjami. Apelujemy do państw i narodów tajnych i jawnych organizacji oraz do osób lub zespołu osób, by zaprzestały procederu kolonizowania Polski i jej podboju ekonomicznego i politycznego. Rdzennych Polaków prosimy o ewidencję tego typu prób. Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zakreślając na Sejmie Walnym w Baranowie Sandomierskim swoje interesy ekonomiczne i polityczne, od Łaby do Dniepru, od Bałtyku do Karpat, dąży do jak najszybszego wyzwolenia Polski i Polaków spod okupacji władz narzuconych nam bezprawnymi traktatami. Traktaty z Teheranu, Jałty, Poczdamów w żaden sposób nie mogą dotyczyć nas jako Królestwo Polskie. Traktaty powyższe ustanowiły na ziemi Korony Polskiej w sposób całkowicie bezprawny, myśl prawa międzynarodowego, okupacyjne władze polskie, białoruskie, ukraińskie i litewskie. Bo teren Korony Królestwa Polskiego jest szerszy niż tylko dzisiejsza RP, prawda? On sięga daleko na wschód. Punktem odniesienia do odrodzenia Królestwa Polskiego są nielegalne traktaty rozbiorowe ziem Korony Królestwa Polskiego z 1782, z 1793, z 1795, z 1815 roku. Traktat wersalski z 1919 i wspomniane wyżej traktaty z 1943 Teheran i z 1945 Jałta, Poczdam, które trzeba pilnie zrewidować. Królestwo Polskie apeluje do sąsiadów, do państw europejskich, do mocarstw USA, Rosja, Chiny oraz innych państw, aby poprzez konwencję międzynarodową w Gdańsku Oliwie, którą otwarliśmy, drodzy Państwo, później jako Międzynarodowa Konferencja Pokojowa, ucywilizowały sytuację w centralnej Europie i na świecie z korzyścią dla wszystkich, ale respektując prawa korony Królestwa Polskiego, Wenedów, do własnych odwiecznych ziem, własnych praw i zwyczajów. Sugerujemy remonarchizację Europy, USA i Rosji, odejście od zgubnej i destrukcyjnej demokracji partyjnej na rzecz dynastycznych rządów cesarstw, królestw i księstw pod kontrolą parlamentów oraz sejmików ziemskich, duża samorządność i autonomia regionów. Europa powinna być podzielona na trzy cesarstwa. Zachodnie z tradycją Cesarstwa Rzymskiego, centralne z tradycją Cesarstwa Wenedów i wschodnie z tradycją Cesarstwa Rosji. My jako Królestwo Polskie aspirujemy do roli Cesarstwa Wenedów, obejmującego obecnie państwa słowiańskie Europy Centralnej zjednoczone w Rzeczpospolitą wielu narodów państw. To znaczy, tu chodzi o projekt Trójmorza, prawda? Nie upieramy się, broń Boże, przy tym słowie cesarstwo, tylko chodzi o to, że taką nadrzędną rolę chcemy odgrywać, wiodącą rolę, prawda? Nie chcemy cesarstwa generalnie, czy imperium, ale chcemy na przykład Sarmatii, czy Wielkiej Lechi, czy Lechi. Nie musi się nawet nazywać Wielka. Rdzenni Polacy, sursum corda. Wszyscy jak jeden pilnujmy, aby po upadku III RP obcy nie zamontowali nam kolejnego masońskiego po upadku. To jest te prorocze, prawda, że już kombinowali teraz, żeby tą III RP zamienić w jakiś inny Polin. Żeby po upadku III RP obcy nie zamontowali nam kolejnego masońskiego okrągłego stołu i kolejnych rządów kolonizatorów. Brońmy wiary w Jezusa Chrystusa, brońmy Królestwa Polskiego, brońmy Króla. Przegońmy z Polski masonów i zdrajców dumnego narodu polskiego. Przegońmy z Polski loże masońskie welpartie polityczne, czyli tutaj generalnie chodzi, przesuńmy z Polski Hazarów, tak? Polska dla Polaków zorganizowana w Królestwo Polskie. Niech tak się stanie, tak nam dopomóż Bóg i wszyscy święci. Dano 2 grudnia Anno Domini 2016, Myszkowie na ziemi Korony Polskiej w pierwszym roku naszego panowania. Wojciech Edwardek z Poloniałem. Proszę Państwa, i drugi dokument wydany wczoraj, to już minęło 4 lata, tak? Można powiedzieć. Czy niedługo minie 4 lata od tego pierwszego dokumentu. Nie chcemy go poprawiać, bo dzisiaj byśmy troszkę inaczej to napisali, ale po prostu chodzi o to, że po prostu taka doktryna powinna być stabilna i można powiedzieć, że się identyfikujemy, tylko słowa byśmy troszkę inne może użyli, ale identyfikujemy się z tą doktryną jako całością. Zresztą jak trzeba będzie, znowelizujemy oczywiście. I teraz tutaj, gdzie Państwo, drodzy Państwo, będziemy, tylko wyskrolujemy troszeczkę, ponieważ, czyli przewiniemy, ponieważ Wy sobie możecie to znaleźć na... To są drugie wici, czyli jeszcze nie ostateczne, obowiązują trzecie wici. Więc tu jest troszeczkę zmienione, drodzy Państwo, od czasu pierwszych wici tekst. Cios w plecy, bo wczoraj minęła też rocznica, można powiedzieć, 21 lipca, kiedy Szwedzi napadli na Polskę jako potop szwedzki, ale mało kto pamięta i wie, że trwała już wtedy wojna z Rosją z lat 54-67. Było to jakby cios w plecy. Czyli tak jak w 1939 najpierw napadli nas Niemcy, a potem Rosjanie 17 września, tak tutaj najpierw nas napadli Rosjanie, a potem Szwedzi z Brandenburczykami. Czyli Rosjanie z Kozakami, czyli dzisiejszymi Ukraińcami, a później Szwedzi z Niemcami. Więc tutaj miał być koniec Finis Poloniae. Tak się złożyło, że na szczęście poprzez śluby lwowskie wybroniliśmy się. I tutaj właśnie anonsujemy Sejm Walny Konstytucyjny, tej rangi konstytucyjnej, bo od 2016 roku Sejmy są konstytucyjne, czyli jakby nawiązujemy do tej Konstytucji o Sejmach z 13 maja 1791 roku, które mówiły, że co 25 lat powinny być Sejmy konstytucyjne, które ustalają na 25 lat ustrój Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Myśmy 2 lata funkcjonowali w ramach Sejmu Walnego Zwyczajnego, a później przeszliśmy w tryb Sejmu Walnego Konstytucyjnego i w tym roku na Sejmie w Płowcach przedłużyliśmy na kolejne 4 lata, czyli nie będzie to 4 lata, ale 8 lat. Miejmy nadzieję, że nam się uda po prostu te wszystkie konstytucje ustrojowe podjąć. No między innymi właśnie 24 ważna konstytucja o, można powiedzieć, o religii panującej, tak? Czyli o religia chrześcijańska, katolicka, ale w rycie trydenckim, prawda, na przykład. Więc to sukcesywnie robimy i, drodzy Państwo, i budujemy kształt. Także Gdańsk-Oliwa, obrady, drodzy Państwo, i tutaj oczywiście jest nasz wstęp, także polecamy, żebyście sobie Państwo to przeczytali. Tutaj nawiązujemy, że to jest konsekwencja tego zjazdu oliwskiego z 5 czerwca i zjazdu stężyckiego z 7 lipca. Drodzy Państwo, będzie... czemu ma być to poświęcone, drodzy Państwo, jakim tematom. Podajemy tutaj po prostu tematykę obrad, podajemy porządek obrad, wstęp, no może tutaj, prawda, celem Królestwa Polskiego jest polonizacja inkorporowanych państw, szczególnie III RP, kierując się encykliką Ad quo primum papieża Benedykta XIV, a następnie wkomponowanie tych bytów w ustrój Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. I tutaj kierujemy się tutaj właśnie tą encykliką, w której papież Benedykt XIV mówił, że negatywnie oceniając wpływ Żydów na chrześcijan, papież przypomina, że nie można stosować wobec nich przemocy, nie trzeba prześladować Żydów, ani ich zabijać, ani unikać. Papież domaga się natomiast pozbawienia Żydów, tutaj już wtedy pewnie myślał o Hazarach, ale jeszcze używał to słowo Żydów, publicznych urzędów oraz władzy nad ludnością chrześcijańską. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, że ktoś, kto ma charyzmat talmudyczny, czy nawet judaizmu, tak? Charyzmat, czyli wyznaje tą wiarę, on jest jakby sprzeczny i nie powinien chrześcijanin pozwolić sobą rządzić. Tak przynajmniej uważał Benedykt XIV, prawda? My zaś obiecujemy Wam, że gdy trzeba będzie, to wypełnimy to zadanie z duchownymi, którzy należą do Waszej zwierzchności, dzięki którym może dojść do tego, że ta zakała i hańba zostanie usunięta ze szlachetnego Królestwa Polskiego. No nie udało się, pamiętamy, Żydzi zrobili wszystko, bo to oni też zrobili wszystko, żeby, drodzy Państwo, Królestwo Polskie upadło. Potem jest wyciąg z geografii historycznej, drodzy Państwo, tak wyglądało Królestwo Polskie na przestrzeni, no może nie dziejów, tylko przed upadkiem, może tak byśmy to powiedzieli. Tu jest miejsce obrad i może jeszcze uda nam się tutaj, drodzy Państwo, taki rys historyczny. Zawsze tak próbujemy, opisujemy miejsca, w których obradujemy, żeby nawiązać, jakie tam były zwyczaje, jakie były miejsca sejmikowe i tak dalej. A tu taka ciekawostka, drodzy Państwo, Zygmunt III, przybywszy ze Szwecji w roku 1587, pamiętamy po śmierci Stefana Batorego, na objęcie tronu polskiego w kościele tutejszym, czyli w Oliwie, w Gdańsku-Oliwie, dnia 7 października Pakta Konwenta podpisał. I tam też jest właśnie o włączeniu Inflant do Polski, drodzy Państwo. I tutaj jest taka notatka z Wikipedii. Przywożąca nowego króla szwedzka flotylla 20 kilku okrętów pojawiła się na Zatoce Gdańskiej pod koniec września, nie mogąc z powodu sprzeciwu protestanckiego Gdańska. Gdańsk był protestancki. No to jest szalała, prawda, luteranizm szalał. nie mogła skorzystać z kościoła mariackiego. Zygmunt wraz ze świtą przybył 7 października 1597 do Oliwy, gdzie w obecności kilkudziesięciu dostojników podpisał pakta konwenta, czyli ten warunek, prawda, żeby objąć tron, trzeba podpisać pakta konwenta, po czym podskarbi pruski Jan Dulski w zastępstwie obecnego marszałka wielkiego koronnego Andrzeja Opalińskiego ogłosił go królem. Proszę Państwa, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym my byliśmy obrani i ogłoszeni królem 16 lipca, czyli w Gdańsku-Oliwie, w opactwie pocysterskim w Gdańsku-Oliwie, dokładnie w tym samym miejscu. To taka ciekawostka, prawda? I drodzy Państwo, tutaj kończy się już tutaj opis historyczny samej ziemi pomorskiej. Pamiętamy te Prusy królewskie, prawda, bój Kazimierza Jagiellończyka, a wcześniej jeszcze Krzywoustego, też Łokietek, pamiętamy rzeź Gdańska 1308-9, prawda? I później mamy deliberację, może zajmiemy się to w najbliższym czasie, bo dzisiaj już na to nie ma za bardzo czasu, drodzy Państwo, czyli przyczyny. Klur zawsze przed zwołaniem podawał przyczyny zwołania Sejmu, nie tak jak teraz tam Bolszewia zwołuje sobie ten Sejm na Wiejskiej tam, prawda? I tutaj, drodzy Państwo, ale chcielibyśmy Wam jeszcze tutaj pokazać, no tutaj uzasadniamy, dlaczego te wybory są z naszego punktu widzenia nielegalne, nad czym niestety ubolewamy, bo to zrobiła Bolszewia, czyli Hazaria świadomie, to nie był przypadek. Piszemy o tym edykcie inkorporacyjnym. Drodzy Państwo, ale chcemy tutaj na te najważniejsze już rzeczy przewinąć. Tutaj cytujemy jeszcze stanowisko, które w postaci listu otwartego, którego możecie Państwo znaleźć treść też osobno na metryce koronnej, a tu go wkleiliśmy tylko z 12 lipca, jakie jest nasze stanowisko. Drodzy Państwo, jak oceniamy tą bieżącą sytuację. Że nie sztuka wybrać wybory, ale trzeba jeszcze utrzymać tego Dudę, prawda? Oczywiście apelujemy do Andrzeja Dudy, żeby jednak zmienił swoją politykę, ale widzieliśmy po wczorajszym dniu, że to jest chyba mało prawdopodobne. Już tracimy nadzieję, ale zobaczymy. Drodzy Państwo, no i tutaj postawiliśmy warunki, prawda? Ustąpienia z funkcji prezesa partii PiS, wycofanie się z życia publicznego Jarosława Kaczyńskiego, ustąpienie z funkcji prezesa partii Polska Razem i wycofanie z życia publicznego Jarosława Gowina, ustąpienia z funkcji marszałka Sejmu, wycofanie z życia publicznego Elżbiety Witek, rozformowanie PiS jako partii politycznej, zorganizowanie się sympatyków Andrzeja Dudy bezpartyjny obóz Zjednoczenia Narodowego pod sugerowanym przywództwem Beaty Szydło. Drodzy Państwo, samo rozwiązanie Sejmu, ogłoszenie wyborów parlamentarnych na wiosnę 2021 roku bez dopuszczenia do wyborów partii politycznych, odpowiednie zmiany w ordynacji wyborczej w 2020 roku, wykonanie uchwał zjazdu Starzyckiego 7 lipca poniżej. Na spełnienie tych warunków oczywiście jeszcze dodaliśmy dodatkowy warunek werbalnie, żeby Andrzej Duda wypowiedział konwencję istambulską, ale generalnie właśnie ta konwencja stoi kluczem, żeby w ogóle rozmowy podjąć, tak? Że bez wypowiedzenia konwencji istambulskiej do 31 lipca, gdzie to jest gestii prezydenta, no nie będzie sensu, nie będzie możliwości porozumiewania się z Andrzejem Dudą. Oczywiście w tej 9 przez nas nominowanych jest Andrzej Duda, ale nie widzimy szans, żeby Andrzeja Duda nominować, kiedy on nie spełni tych warunków, przede wszystkim nie wypowie konwencji istambulskiej. Drodzy Państwo, tutaj to są te uchwały zjazdu Stężyckiego, możecie to znaleźć na... No i tutaj wchodzimy na listę nominatów. Duda Andrzej Sebastian, Grabski Stefan samorządowiec, Duda Andrzej Sebastian to polityk. Jednego z tych lub kilku z nich lub większość z nich możemy, drodzy Państwo, mianować na urząd, znaczy generalnie jednego z nich, ale mamy taki pomysł, żeby wybrać raczej jako przyszłych prezydentów, czyli prezydenta in spe, prawda? Żeby niektórym tym osobom dać tytuł nie prezydenta Najjaśniej Rzeczypospolitej, żeby nie było dualizmu i żeby nie było anarchizacji, tylko żeby dać tytuł prezydenta in spe, czyli żeby oni powalczyli, prawda, drodzy Państwo, o swój urząd, ale poczekamy na decyzję sądu oczywiście z 3 sierpnia i dopiero wtedy podejmiemy decyzję. Korab-Karpowicz Włodzimierz, Julian, profesor, Kucharczyk Grzegorz profesor, Nowak Andrzej Witold profesor pisarz, Piotrowski Mirosław Mariusz polityk, Cezary Tousty Cezary Mariusz kanclerz, Wielki Korony i Zięba Jerzy lekarz. Tutaj są kolejne uchwały o przystąpieniu do konferencji pokojowej, żeby zwołali konferencję, rządzący zwołali kongres pokojowy. Tutaj jest uchwała właśnie, która nawołuje, żeby zająć się tym problemem aktu, się Andrzej Duda wypowiedział już w miarę pozytywnie, szczepień w miarę pozytywnie, a konwencji stambulskiej milczy pan Andrzej Duda. No i tutaj, że zjazd Starzycki widzi konieczność zwołania Sejmu Walnego Konstytucji w dniach pomiędzy 1 a 5 sierpnia. porządek obrad, drodzy Państwo. I jeszcze spróbujemy, zakończymy już na tym, to sobie wszystko możecie Państwo, bo tu za szybko idziemy. To jest ta mapa podziału między zwolennikami Pana Dudy, a zwolennikami Pana Trzaskowskiego. Zwolennik Pana Dudy to ciemnym, ciemno tym bordowym, można powiedzieć, kolorem. Drodzy Państwo, no i proponowany szkic Pakta Konwenta. To też znajdziecie w tym, drodzy Państwo, mamy 21 punktów, bo tak było 21 postawionych punktów Henrykowi Walezemu. Staraliśmy się w tych 21 punktach zmieścić. I to jest to, co my stawiamy tym naszym jakby prezydentom, czy prezydentowi, jakie warunki, że u nas jest procedura zaakceptowania Pakta Konwenta, podpisania i wtedy możesz być dopiero pełnić urząd. Ale właściwie to jest nie do końca, ponieważ najpierw będzie elekt, czyli wybierzenie prezydentów in spe, później przekazanie im Pakta Konwenta i ewentualnie, gdyby mieli być prezydentami, to wtedy muszą jakby zaprzysiąc, podpisać Pakta Konwenta. Więc tutaj troszeczkę jeszcze jest z tym czas, drodzy Państwo. Także to jest stan. Chcieliśmy to Wam powiedzieć, drodzy Państwo, na wczoraj, drodzy Państwo, i bardzo się cieszymy, że niektórzy z Was mieli cierpliwość to wszystko wysłuchać, co powiedzieliśmy. Gdyby tak skonkludować naszą wypowiedź dzisiaj, no to Sejm Walny Konstytucyjny w Gdańsk-Oliwie jest nam potrzebny, żebyśmy, drodzy Państwo, mogli właśnie podjąć decyzję asekurującą ten wybór w sposób bolszewicki, tak? Ala Bolszewia, czy ala Hazaria, która wybierała sobie swojego Kagana w swój sposób, tak? Oczywiście Andrzej Duda nam się jawi jako taki już spolszczony Kagan i człowiek, który mógłby coś zrobić dobrego, ale mamy pewne obiekcje, natomiast my sami go politycznie wybraliśmy, żeby zaasekurować sytuację, w której sąd na przykład odrzuci ważność tych wyborów, no i co wtedy, tak? Czy ma być bez prezydencie? My jako jedyni możemy tą prezydenturę, naszym zdaniem tak jest, uczynić legalną, panie Andrzeju Duda. Czyli w naszej procedurze, kiedy już był pierwszy konwokacyjny, drugi wyborczy akt i teraz będzie nominacyjny, to myśmy spełnili wszystkie warunki naszej tradycji, żeby pan stał się prezydentem lege artis, tak, zgodnie z prawem naszym zwyczajowym. Ale oczywiście, jeżeli pan nie spełni tych naszych wymagań, przede wszystkim nie wypowie pan konwencji gender do 31, no można by to ewentualnie przedłużyć do 1 sierpnia, ale 1 sierpnia to jest chyba sobota, więc to nie ma możliwości, tak. Więc do 31 pan nie wypowie, no to nie ma tu możliwości, że my pana dla, prawda, nie wiem, dla uspokojenia sytuacji będziemy mianować, prawda, jako mniejsze zło. No nie ma takiej możliwości. Natomiast pan sobie powinien przemyśleć, czy rzeczywiście jakie są rokowania pana. Mówiliśmy o tych pytaniach prejudycjalnych. Sąd Najwyższy powinien się wypowiedzieć, czy widzi tu zagrożenie, czy nie. Natomiast pan się powinien sam zastanowić, ma pan prawników, sam pan jest prawnik, powinien się pan zastanowić, czy tutaj warto zalegalizować swoje panowanie, swoją prezydenturę. Może nie panowanie, bo panowanie to królewskie. Odwołujemy to słowo, ale swoją prezydenturę, bo tak trzeba nazwać okres pana urzędowania. Prezydentura, okres panowania papieża to jest pontyfikat, okres panowania prezydenta to jest prezydentura, okres panowania króla to jest panowanie. Więc okres pana prezydentury, drodzy Państwo, jeżeli pan chce uratować w sensie prawnym, no to raczej musiałby pan liczyć tylko na nas. Bo jeżeli Sąd Najwyższy III powie, że te wybory były nieważne, trzeba będzie je powtórzyć. Wtedy ma znaczenie, czy my pana też nominujemy, czy nie nominujemy, czy pana odrzucimy jako tych, którzy będą in spe, tak? Bo my z tych 9 możemy wybrać 9, 8, 7, 6, prawda, 3, 2, 1, ale raczej będziemy próbować namaścić go jako, jeżeli Sąd Najwyższy zatwierdzi pana na urząd, to będziemy wybierzemy prawdopodobnie tych kandydatów jako. Ja jestem za tym, żeby wszystkich 8, no bo pana już nie, ale wszystkich 8 namaścić jako prezydenci in spe, żeby oni mogli po prostu przygotowywać się do wyborów za 5 lat, najpóźniej za 5 lat, prawda, bo zawsze się coś może wydarzyć wcześniej, ale żeby się przygotowywali, szczególnie, że na przykład Mirosław Piotrowski brał udział w tej chwili, to przypuszczam, że w jego planach jest dalej startowanie w wyborach kolejnych za 5 lat. Także to jest ta jedna rzecz, ale druga rzecz, chcemy uporządkować sprawy tych bytów państwowych, tak, bo nas poszatkowali Hazarowie, tak, czyli druga RP, PRL, trzecia RP, trzeba to zunifikować, wy też to zróbcie, apelujemy tutaj do Sejmu na Wiejskiej, żebyście zunifikowali to, nie jakąś uchwałą w Senacie, tylko po prostu prawnie, zapisem konstytucyjnym, żeby uporządkować to, że my jako Królestwo Polskie ogarniamy to jako najjaśniejsza Rzeczpospolita, Oczywiście u nas to jest Królestwa Polskiego, ale nie możemy was zamienić w królestwo, boście nie byli królestwem, natomiast wkomponowujemy was w obszar Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako całość. Czyli u nas nie będzie prezydenta osobnej II RP, osobnego prezydenta PRL, tak? Chociaż tam byli sekretarze, i osobnego prezydenta III RP, tylko prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo u nas tej funkcji nie ma, mówiliśmy to wielokrotnie, będzie rozumiana jako prezydent, który reprezentuje byt państwowy od 1918 roku do wygaszenia tego urzędu poprzez unifikację w Królestwie Polskim urzędu premiera i prezydenta właśnie, w urząd kanclerza wielkiego koronnego. Wtedy kanclerz będzie sukcesorem tych rządów też, z jednej strony królewskich, gdzie tam ostatni kanclerz za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, ktoś sobie kliknie kanclerze wielcy koronni, i jednocześnie pojawia się kanclerz po okresie prezydentów, który dla nas jest okresem z jednej strony zastępowania króla, ale w rycie hazarsko-masońskim, a z drugiej strony zastępowania kanclerza, też w tym samym rycie, ponieważ wróciło Królestwo Polskie, więc mianowało kanclerza, Cezarego Marysza Tousty, i my mamy kandydata na to stanowisko, ale on jakby będzie z automatu kanclerzem, kiedy wygasimy stanowisko prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, co potrwa oczywiście, my planujemy, że to potrwa około 5 lat. Natomiast chcemy uniknąć tego dwuprezydencia poprzez tego, że jest Jan Zbigniew Potocki, że jest pan Duda, prawda? Jeden drugiemu będzie zarzucał, że jest nielegalny. My chcemy to uporządkować, drodzy Państwo, na tym Sejmie Walnym. Być może pojawi się pan Jan Zbigniew Potocki, być może pojawi się pan Andrzej Duda. Zapraszamy te obydwie postaci, żeby się wypowiedziały, na czym opierają swoją władzę i czy uważają, że to jest dobrze dla Polski, żeby osobno ciągnąć byt II RP, osobno ciągnąć byt PRL, III RP, jak oni się do tego ustosunkowują, także. I oczywiście publicznie też powinni w tych sprawach zabierać głos, nie muszą przyjechać, powinni publicznie zabrać głos, jak oni to widzą, prawda, bo dla nas osobiście jako Królestwa Polskiego i dla Polaków tak powinno być, że II RP no niczym się de facto wielkim nie różni od III RP, bo to są rządy masońsko-hazarskie. Oczywiście czasy Mościckiego my odróżniamy, czyli 1935-39 pod przywództwem Mościckiego, on oczywiście też wcześniej był prezydentem, ale dopóki żył Piłsudski, to wiadomo, że to było pod jego nadzorem, kuratelą, więc widzimy, że wtedy rzeczywiście Najjaśniejsza Rzeczpospolita trzeba funkcjonować. Zresztą pan prezydent Mościcki urzędował na Zamku Królewskim, a nie w jakimś pałacu namiestnikowskim, który nam się właśnie kojarzy z namiestnikiem partii, która wyznaczyła kolejnego prezydenta, czyli w tym przypadku PiS wyznaczył Dudę. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że wygrały te wybory PiS. Absolutnie nie traktujcie tego. Te wybory Andrzeja Dudy wygrali Polacy, którzy nie wszyscy identyfikują się z PiS. Oczywiście tam część była, ale PiS ma poparcie rzędu 30-40%, a Duda dostał 50%, więc skąd te 2-3 miliony Polaków? To jest pytanie, prawda? I nie wszyscy z kolei po drugiej stronie są zwolennikami Platformy, tylko raczej właśnie ludźmi, którzy wolą cywilizację rób ta co chce, tak? Nie powiemy sodomicką, bo już za daleko byśmy poszli, ale taką cywilizację skrajnie liberalną, wolnościową, że wszystko nam wolno, zakrawiającą o anarchię, prawda? O samowolę, tak? A państwo to nie jest samowola, to jest pewien porządek, pewien układ, pewna praca w określonym rytmie. I sami Państwo widzicie, przestrzegaliśmy to kilka lat temu, że bolszewia nic dobrego nie zrobi. Wyskoczyła pandemia, nie zaczęli się interesować, skąd ta pandemia, kto ją zorganizował, kto. Nie było żadnej, jakby tu powiedzieć, komisji śledczej, tylko, drodzy Państwo, zrobiono, po prostu stało się tak, nieszczęście spadło na Polskę, jakaś plaga i, drodzy Państwo, i nikt nie zrobiono żadnej komisji śledczej, prawda? I nie ma komu przerzucić tych kosztów, te 100 miliardów ponieśli Polacy, tak? Że ktoś nam podrzucił jakiegoś wirusa, to Polacy zapłacą, tak? Ale jeszcze kilka takich wirusów i pójdziemy z torbami, drodzy Państwo. Trzeba było ustalić genezę, skąd ten wirus pochodzi, jakie laboratorium i teraz wystawić fakturę na te 100 miliardów, tak? Ale Morawiecki, Hazarowie jedni drugim nie wystawią faktury, tak? Pies psu ogona nie ugryzie, drodzy Państwo, tak? Czy krukowi oka nie wykole, jak to się mówi. Więc nie pozwólmy, drodzy Państwo, ci, co nas słuchacie, żeby Polską nadal rządziła Hazaria. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to taką trochę lekturę wam zadajemy jeszcze na koniec. Święta Ruś, oczywiście, to trzeba to odpowiednio zinterpretować. Dlaczego upadła Rzeczpospolita? Mówią wieki, z marca, miesięcznik. No i oczywiście mówią wieki bardzo dużo, drodzy Państwo, o organizacji ustrojowej, naprawdę bardzo dużo organizacji ustrojowej Królestwa Polskiego. Niesamowicie, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem Drodzy Państwo, tego wydawnictwa, kultura polska-litewska w XVI wieku, naprawdę, kultura i polityczna i w ogóle, drodzy Państwo, jak szerokie horyzonty, prawda? Oczywiście i wtedy była wyboista droga do zjednoczenia i dzisiaj też jest wyboista droga do zjednoczenia, drodzy Państwo, Królestwa Polskiego, bo my cały czas, dlatego pokazujemy na początku patrona zjednoczenia Królestwa Polskiego, świętego Stanisława. Jak Wam ktoś tam wrzuca te wrzutki, prawda, Rzeczpospolita państw naszych, prawda, wtedy to się pojawia właśnie słowo Rzeczpospolita, jako rzecz wspólna, prawda, Unia Lubelska, prawda, no, bardzo polecamy to, tutaj to wydawnictwo, nie jest drogie, kilkanaście złotych, drodzy Państwo, a wiedza przeogromna. No i oczywiście, żeby zrozumieć ten okres trudny, w którym pojawia się Zygmunt III Waza, prawda, po okresach tych bezkrólewi, po śmierci Zygmunta Augusta, czyli czas Henryka Walezego, później Batorego i później Zygmunt III, prawda, który był owocem małżeństwa Katarzyny Jagiellonki i Jana Wazy, czyli jakby jednak zrezygnowanie z elekcyjności pełnej, gdzie Jan Zamoyski przyznał się, że był to błąd i wejście w dalej dziedziczność, ale niestety tylko trzech króli później jest dziedzicznych, czyli Zygmunt III Waza, Władysław IV i Jan Kazimierz, który prosił, błagał o króla Vivente Rege, drodzy Państwo, które my teraz chcemy zrobić, bo jeszcze dwa słowa powiem na ten temat. Drodzy Państwo, no niestety nie udało się, bitwa pod Montwami, no i właściwie początek upadku Rzeczypospolitej. Co mamy na myśli to Vivente Rege? No w sytuacji monarchii dziedzicznej to jest raczej oczywiste, prawda, że przyjmuje po ojcu syn, najczęściej najstarszy, ale ta linia dziedziczenia też powinna być powoli cywilizowana, określona. My wcale nie jesteśmy takim fanatykiem monarchii dziedzicznej, tylko raczej monarchii dziedziczno-elekcyjnej, żebyśmy wybierali z rodu, z rodziny najmądrzejszego i słuchali się króla, który często wskazuje palcem, kto powinien po nim być, tak jak Zygmunt Stary wskazał Zygmunta Augusta, prawda? Oczywiście tam za dużego wyboru nie miał, ale jednak to zrobił. Może nawet Bona Sforza bardziej forsowała, ale był wybór Vivente Rege. To jest bardzo ważne, żeby już ten następca był pewny, żeby on nabierał jakby rytmu. Jesteśmy zdaniem, że nie, proszę Państwa, przed wojną, 15 dni przed wybierano prezydenta, przed wojną II światową, w tej drugiej RP. Teraz wybiera się na 75 dni. My uważamy, że jest to za późno, że z tego powinna być nauczka, z tego, co się stało i ktoś być może właśnie przeciwko nam tą pandemię rozesłał. To powinno być odpowiednio wcześniej, no co najmniej pół roku, a jeżeli nie rok. Dlatego my poprzez ten INSPE prezydentów chcemy odpowiednio wcześniej, nawet 5 lat wcześniej, drodzy Państwo, wytypować prezydentów, żeby oni się już mogli przygotowywać, tak? Mogli się utożsamiać z decyzjami, lubię kontestować, mówić, ja bym podjął inaczej i tak dalej, i tak dalej. I wybory powinny być po prostu odpowiednio wcześniej na następcę. Czyli te wybory, które są w tej chwili, powinny być pół roku wcześniej przeprowadzone. I ten człowiek, przejmując obowiązki pół roku, dopiero się wtapia w tą rzeczywistość, tak? Bo to jest niemożliwe. Nie dajmy sobie powiedzieć, że nowy prezydent w ciągu jednego dnia przejmie całość obowiązków. To naszym wrogom może zależeć, że tak będzie. To jest niemożliwością. Mało tego, często to są ludzie, którzy się nie lubią, nienawidzą, wręcz nie przekazują sobie, tak? Zabieram żyrandol i co mi zrobisz, tak? Czy jakiś obrazek, czy coś. Pamiętam, jak się wyprowadzał pan Komorowski. Tak nie powinno być. Powinno być półroczno kroczące przekazywanie władzy. Czyli na przykład w sytuacji tej, że wybieramy kolejnego prezydenta, on staje się z automatu wiceprezydentem, tak? Wiceprezydentem przez okres tego jeszcze ostatniego okresu. Taka propozycja ustrojowa. Przecież to jest logiczne, tak? I jeżeli król ma akceptację, że jego syn najstarszy, młodszy, średni, czy obejmuje, to przekazuje mu podczas życia, to już może kilkanaście lat nawet trwać, przekazuje obowiązki, tak, żeby ten syn jeździł razem, przysłuchiwał się, żeby było to, ta sukcesja jest ogromnym atutem. W Hazarii chodzi o to, żeby móc robić zwroty przez burtę, żeby całkowicie zmieniać politykę. I teraz, gdyby Trzaskowski wygrał, to, drodzy Państwo, no, już widzimy, że on by się dopiero spotkał z Dudą w momencie przekazywania władzy i on by całkowicie wszystko skasował, to co było do tyłu i zacząłby nową politykę. Tak się nie prowadzi państwa. Taki zwrot na burtę, gdybyśmy Państwo skręcili przy prędkości 100 km nagle w lewo czy w prawo, będzie wywrotka, tak? Samochód zacznie koziołkować. I o to chodzi Hazarii, żebyśmy koziołkowali. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, drodzy Państwo, na taką sytuację. Dlatego pakta konwenta gwarantują ciągłość pewną, jakby to powiedzieć, ideologiczną, charyzmatyczną władzę, tak? Pryncypialną, polityki, a nie, że ktoś całą politykę nam zmieni, gospodarczą, zagraniczną, drodzy Państwo, wyznaniową. Co prawda mówi się cuius regio jest religia, ale to nie jest król, to jest prezydent, tak? On ma tylko ramy, zakres obowiązków, których się może poruszać. I mając ten zakres obowiązków, niektórzy zrezygnują z urzędu, powiedzą, no ale ja tego nie wykonam, bo ja się... No to się nie zgłaszaj, nie pchaj się na afisz, jak nie potrafisz. Po prostu jest zakres obowiązków, które trzeba wykonać i od tego jest Sejm, Senat, żeby to określił, a nie, że podpisujemy tabula rasa, check in blanco, prawda, i pełne pełnomocnictwa nawet do zdrady, tak? No tak nie powinno być, drodzy Państwo. Dlatego apelujemy do Państwa też, żebyście troszkę rozszerzyli swoje horyzonty i nie zgadzali się na taki sposób obioru prezydenta. A widzimy, że pan Andrzej Duda i w ogóle Pizin w ogóle nie proponują żadnych zmian ustrojowych. To, co wymyślił Kwaśniewski tam z innymi hazarami, prawda, to ma być na wsze czasy, tak? Wiadomo, że co rok rzeczywistość się zmienia i trzeba usprawniać. Co najmniej co 25 lat trzeba konstytucję, a w tej chwili już minęło 23 lata, trzeba konstytucję zmieniać, czyli jakby regulamin funkcjonowania, tak? My chcemy być monarchią konstytucyjną, ale i też co 25 lat musimy to drodzy Państwo, modernizować. Co dzisiaj samochód, zobaczmy samochód dzisiejszy, a samochód sprzed 25 lat. Zobaczmy, jaka to jest różnica. To samo jest w ustroju. Jeżeli ktoś się upiera, to upadnie pod własnym ciężarem, tak? A przecież Kaczyński niby gwarantuje właśnie to, że mamy być w tym starym grochocie, tak? Który nas prowadzi na przepaść, tak? Nie ma rozliczeń rządu, nie ma rachunków, nie ma nic, drodzy Państwo. To jest nie do przyjęcia, więc trzeba to zmodernizować i namawiamy, żeby trzecia RP też zajęła się problemem Sejmu Konstytucyjnego, czyli u nich to się nazywa zmiany konstytucji, w której my czynnie będziemy brać udział i w kierunku pójścia oczywiście monarchii konstytucyjnej, tak? No już wiemy, że Amerykanie się na to nie zgodzą, wiemy, że Hazarowie, ale my Polacy mamy po tym zwycięstwie Dudy, kiedy tylu Polaków, ponad 10 milionów poszło do urn, drodzy Państwo, mamy tą siłę. Mamy też siłę tych 10, co nie poszli. Być może są to monarchiści, tak? Czy nas jest już 20 milionów przeciwko tym 10, którzy chcą tutaj być zwolennikami rób ta co chce ta i Sodomi. Więc mamy potężną siłę większości, tylko musimy ją mądrze skonsumować. Proszę Państwa, na tym kończymy. My chcielibyśmy się jednak na koniec być tym Sejmem Walnym, który jest Sejmusem i Senatusem, czyli czymś wyżej. Oni się tam zajmują takimi drobnymi rzeczami. My chcemy być tym Sejmus, czyli tym Sejm dojrzały, dorosły, a oni będą tym tam od tych już pisania, ale Sejmus jest to od doktryny, doktrynalny, ten, który ustala te prawa dwu-trzywyrazowe, tak? Christianitas, ani w prawo, ani w lewo. Stabilitas, czyli monarchia, ani w prawo, ani w lewo. I tak dalej, tak? Po prostu. Natomiast ci na dole w ramach tych doktryn mogą już funkcjonować, tak? Tak samo jest w Senacie. My Senatus, a oni Senat, tak? Czyli coś niższego. Żebyśmy cię Państwo zrozumieli, bo robienie tego na zasadzie tylko alter, inne, to nie miałoby takiego sensu, więc prosimy też tych posłów partyjnych, żeby się wsłuchiwali w nasze postanowienia i prosimy tych senatorów, drodzy Państwo, partyjnych, żeby się wsłuchiwali w obrady naszego Senatu. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziś dzień świętej Magdaleny, prawda, Marii Magdaleny, która widząc Jezusa powiedziała: Mistrzu. Drodzy Państwo, my też naszemu nauczycielowi powiemy: Mistrzu, Mistrzu, prowadź nas i Maryjo, prowadź nas ku zjednoczeniu ziem Korony Królestwa Polskiego. I święty Stanisławie, patronuj nam nadal. Wszystkimi się żegnamy. Wszystkiego dobrego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.